Zaczynamy. Zawsze tak nieoficjalnie zaczynamy, bo nie lubię jak jest oficjalnie poczekaj, bardzo. Poczekaj, tak? poczekaj, Zobacz Pot, tu oraz tutaj kochany. No ja i, jestem i byłoby więc. do wyrzucenia wszystko. Jesteśmy w Kielcach. Jesteśmy u Tomasza. Jesteśmy tutaj z jednej strony z okazji wydania twojej płyty najnowszej z jednej strony, bo jest to pretekst tak naprawdę do rozmowy, bo Rozmowę z Tobą chciałem odbyć już ho, 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 ponieważ jesteś od samego początku na tej scenie. Więc, jakby historii z Tobą związanych, e, o których chciałem pogadać, jest cała masa. I bardzo długo się zastanawiałem, jak przeprowadzić całą rozmowę, żeby mieć pewność, że niczego nie pominę, e, że nie uciekną nam jakieś fajne sytuacje. I założyłem sobie taki plan na tą rozmowę, że polecimy e, po Twojej dyskografii <laughs> solowej. Z jednej strony, okay. chociaż będziemy musieli też zacząć na pewno od, yy, od wzgórza. Yy, I taki mam plan na tą rozmowę. Jeszcze chciałbym Cię przedstawić oficjalnie. Tomasz. Baron polskiego bansu? Ktoś cię okrasił takim, e, ktoś cię okrasił e, baronem polskiego bansu. Nie pamiętam, kto to ja był. Ja też nie pamiętam, jakimś, ale też to jakby było coś takiego. W jakimś tak. numerze że to słyszałem. No, słuchaj, nie wiem, czy jest druga taka osoba w Polsce, która należy do takiej ilo ilości kolektywów, które miały e, w, ogromny wpływ na, na rozwój polskiej muzyki rozrywkowej, nawet bym to tak nazwał, nie do końca bym Bardzo nazywał to hip-hopem. Ale słuchaj... W nie przesadzasz ja... na pewno. Nie no, w patrz, Wzgórze Japaczy, LWWL, -E e Gib Gibon Squad, e Gangalbani Chill -Wagon, jakby... Pff, no nie da się więcej, po prostu choćby skały srały, mógłbyś być jeszcze ewentualnie w obrońcach tytułu jednocześnie w Gib Gibon ale... Tomasz przed Państwem, Tomasz Borikson. Witam serdecznie wszystkich, bardzo miło gościć was u mnie w domu. No, witam. Fantastycznie, fantastyczne miejsce, fantastyczne okoliczności do rozmowy. No i tak jak powiedziałem, polecimy sobie chronologicznie, ponieważ no, dużo się działo u ciebie przez te lata, bo na scenie jesteś pamiętasz od którego roku? to wzgórze, do którego dołączyłeś, to było centrum? W 95 rok chyba wyszła ta płyta. Ale... Centrum? 97? Nie, 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 nie. Ja w ogóle można powiedzieć, że jestem tak oficjalnie we wzgórzu od, od centrum, ale działałem z chłopakami już wcześniej. Jakby. Mhm. Oczywiście nie jakby na Legalu, ale no byłem w ekipie, już zaczęliśmy się przecinać, robiłem chórki ogólnie. Pierwsze moje takie naprawdę jakby pierwsze gdzieś styczność z, z Legalem to była płyta Leroya album, bo ja tam mm -hmm. robiłem chórki na tą okay. płytę. No, chórki. Po prostu takie tam, hej, ho, krzyki jakieś Krzyki Ja tak, tak, on tego potrzebował, pamiętam, no. że robiliśmy to. No i oczywiście byłem z tego dumny. Nawet chyba jest to opisane na, tym, na tej płycie, że tak jest, że, że brałem w tym udział. Chórki Więc... Borikson. Tak. Okej, okay, to to bardzo ciekawe. No dobra. No ale mamy, mamy, mamy to wzgórze. Jakby ja wyczytałem oczywiście, zweryfikujesz to, czy ty w jakiś sposób zastąpiłeś Radoskóra w składzie? Bo on odchodził, a ty w wchodziłeś do, do grupy. To znaczy, to wydaje mi się, że to było tak, że no, można powiedzieć, że może troszkę zastąpiłem go, ale ogólnie to wyglądało tak, że Radoskur w pewnej chwili tam miał jakieś swoje, prywate mhm. i on po prostu zrezygnował z tego. A wtedy też było coś takiego, że fajnie jak w zespole były trzy osoby. Mhm. To ogólnie, to, 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 to miało sens. I chłopaki mhm. zostali we dwóch. No, i żeśmy się oczywiście kumali wcześniej, więc oni. Ta droga do tego, że, że akurat się tam znalazłem, była też dość długa, bo hmm. ja w międzyczasie, ja w ogóle zacząłem od tego, że wyruszyłem z Leroyem i to też w ogóle załatwił Wojtas, hmm. bo Leroy poprosił Wojtasa, żeby Wojtas pojechał z nim jako Hypeman na pierwszą so, swoją trasę, a Wojtas nie miał czasu, bo wyszła wtedy płyta wzgórza. Jakby mm -hmm. pierwsza, czy demówka, mm -hmm. coś takiego i oni mieli już swoje koncerty, więc Wojtas okay. mówi słuchaj, no ja nie mogę z tobą jechać, no ale mam tutaj ziomala, przyprowadzę, cię, yy, przyprowadzę go do ciebie i mam kogoś, kto może z tobą pojechać. A Wojtas Aha. wiedział, że ja wtedy no, jestem wolnym strzelcem, szukałem w ogóle zaczepienia gdziekolwiek, mm -hmm. więc było to dla mnie mega coś fajnego, pojechać sobie nagle z tras, w trasę z Lirojem, który kurde wiesz, wtedy wystrzelił, wszyscy mm -hmm. o nim mówili, e, no i Wojtas mówi: Słuchaj, załatwiłem ci deala, jedziesz z Lirojem w trasę, idziemy do niego do domu, poznasz się z nim i ten. No i tak to się zaczęło. Tak, z chłopakami się znałem z Lirojem, dopiero poznałem się, można powiedzieć, u niego w domu. przyprowadził mnie do niego Wojtas, zapoznaliśmy się i wtedy wyruszyliśmy w trasę. Jako dla mnie, jako dla dzieciaka, no to było wtedy to mega. A ile ty miałeś myśleć. No, kurde to był. Nie wiem, 19, 18, okay, okay. coś takiego, mm -hmm. może nawet 17, nie, nie pamiętam teraz dokładnie. Mm -hmm. No ale było to mocne dla mnie, bo, no wiesz, nie było wtedy pieniążków i, mm -hmm. i tak dalej. Ja nagle skoczyłem na taki level, że, że gdzieś tam wyruszyliśmy w trasę, że było dwa miesiące trasy i, i to mm -hmm. graliśmy koncerty. Codziennie, czyli było tam powiedzmy 40 koncertów Aha. pod rząd. Aha. Mało tego graliśmy. Często było tak, że graliśmy koncert, ludzie wychodzili z hali, a inni ludzie wychodzili. czekali okay, pod halą, okay. bo było tyle ludzi, takie było zainteresowanie. Więc graliśmy naprawdę dużo. Zarobiłem wtedy bardzo dużo pieniędzy i to było tak nagle: boom! Nie miałem nic i nagle pojechałem z LeRoyem, okay. wróciłem tutaj do swoich ziomali, z którymi mm -hmm. wtedy oni w ogóle, jak przyjechałem z tej trasy, to wiesz, pofarbowane włosy, gdzieś tu kolczyk, Aha. ciuchy jakieś, na które nie mogliśmy sobie wtedy w ogóle nawet pomarzyć o tym. Mm -hmm. A ja to już miałem, po prostu zdobyłem to przez to, no i no, była to mocna zajaweczka i od tego się jakby zaczęło. I po tym, w międzyczasie tej trasy, wracając do twojego pytania, mm -hmm. e już robiłem swoje kawałki. Mhm. Czyli już sobie szykowałem swoje kawałki na, na swoją, jakby solową płytę, mhm. pierwszą. Mhm. I były to kawałki właśnie. Z, większość tych kawałków znalazło się na płycie centrum, czyli mhm. można powiedzieć, że płyta centrum w większości jest moja. Mhm i to takiej zdecydowanej większości, okay. czyli wszystkie numery, które są na tej płycie, to były moje numery solowe, solowe. i mało tego, tam jest, ja jestem ghostwriterem, już wtedy byłem, ponieważ Wojtas i Zajka wykonują na tej płycie moje teksty, okay. czyli jakby oni byli tak zajarani tym wtedy, okay. będąc z górzem. jakby, okay. wiesz, no to wtedy z górze, to było, to nawet można by porównać, że to nawet Leroy w podziemnym środowisku nie miał takiego szacunku jak w wzgórze, jakby, nie? I chłopaki byli dla nas mocnymi autorytetami, kurde, to, to było mocne i ja pamiętam ten dzień, jak oni mnie zaprosili, Zajka miał biały Fiat Uno, stary jego taty, świętej pamięci, bardzo fajny człowiek i zabrali mnie pod taki, przyjechali po mnie, wzięli mnie do, do tego samochodu, podjechaliśmy po taki sklep nocny, kupiliśmy tam jakieś picie, coś tego, no i oni mi wtedy zaproponowali, powiedzieli, że Borygo, chcesz być we wzgórzu z nami? Mm -hmm. No i wtedy to był, to był jeden z moich najlepszych dni w moim życiu ogólnie. No uh -huh. Wtedy oszalałem, wtedy nie uh -huh. dowierzałem w ogóle, że to się dzieje, że tak jest. No ale okazuje się po latach, że, że oni też wtedy dość mocno byli, byli już zajarani tym, co ja szykuję, tym, uh -huh. czy, co, co ja produkuję. Uh -huh. No i tak się złożyło, że płyta centrum, no to była. Głównie właśnie kawałki, które miały się pojawić na mojej solowej płycie, znalazły się właśnie na, te, na tej płycie. Nie mówię, że to były wszystkie numery, bo Jasne. były dodatkowe, które potem robiliśmy wspólnie i, i to nie tak, że oni rapowali mhm. tylko Aha. moje teksty, ale te, które napisałem, no to już tak im się podobały te zwrotki, mhm. że, że mówią: no to nie ma sensu, to może my zarapujemy, to ja mówię: nie ma sprawy. Można, czyli no to czyli jedziemy. co? Nie było. Yy, chłopaki nie, nie, nie czuli wtedy czegoś takiego, że wiesz, yy, że w rapie mm. musisz rapować swoje liniki, bo jak nie rapujesz swoich, to w ogóle Wiesz co, to wtedy to nie było takiej wtedy Czy ktoś miał wątpliwości? Chyba nie było takiej, bo ja pamiętam, że na pierwszą płytę Wzgórza Japaczy to też chyba chłopaki, Wojtas w ogóle, pisał najwięcej tekstów i pisał Radoskurowi teksty Aha, to, to i, i, gdzieś, i, i pisał no? chyba Zajce. Nie chcę tutaj, mhm. ten, ale wiem, że, Kozak że, że, Kozak to pisał, było, no? że to było raczej normalne. Okay. Robili, no wtedy jeszcze nie było nikogo tak naprawdę na scenie. No, my mogliśmy Aha. robić, co chcemy. To tak, tak, bo nie było, nie było też e, no? nie było też e, jak do, do kogo was porównać, to, to, no. to, jest, to jest prawda. Tutaj bym jeszcze też wystosował taką śmiałą teorię, bo dużo się pewnie o tym gadało, a nikt tego nie powiedział. Powiedz mi, jakie są Twoje odczucia, bo ja uważam, że stolicą polskiego rapu są jednak Kielce. Kurde, to jest, zawsze było problematyczne. Było problematyczne. Jakby, zawsze, bo Warszawa zawsze twierdziła, że Warszawa była pierwsza, i prawdopodobnie chyba tak było. A to teraz, dobra, A... przerwę, przerwę mhm. ci, żeby, żeby, tutaj, żeby tutaj wprowadzić zamieszanie. Co to był za film? Film Molesty, o molestie biograficznym. Okay. Włodi mówił, albo Wienio. Nie, no, chyba wienie albo wody, mm -hmm, nieważne. Mm -hmm. Jakby op op opowiadają sytuację, w której oni jako małolaty za zajawione rapem przychodzą na koncert. Nie pamiętam teraz gdzie, mm -hmm. bo nie chcę się pomylić, czy to był taki. Czy w taki remoncie klub. pewnie. Być może. Mm -hmm. Przychodzą i oni byli zaja zajarani rapem, dużo o tym słyszeli, nie nawijali wtedy, mm -hmm. mówią, że wchodzą i pyk stoją chłopy na scenie i nawijają polski rap i to jest z górze Japaczy. I oni byli rozjebani i w tym momencie była to dla nich inspiracja i impuls do tego, żeby pisa zacząć pisać. Więc mhm. uważam, że w tym wszystkim jednak Kielce. Ponieważ można by też śmiało... No, wydaje mi się, że jeżeli Warszawa to Molesta gdzieś tam na początku najbardziej. Oczywiście mm. nie da się, wiesz, Waldek Kasta by pewnie powiedział, no wiesz, że Trials wiesz, X i tak dalej, no. ale jednak to Molesta też tak, miała taką najmocniejszą tak, 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 siłę przebicia. No i jednak... Ale słuchaj, czy nie była jeszcze składanka, wiesz, Volt działał wcześniej niż Molesta. Robił Ech, jakieś tak... rzeczy, tak, tam chyba że... był Smack Beat Records, no. nie coś no. takiego mi się teraz przypomina. Wiesz, o, była ta scena. Ona Na całkiem inaczej była. wyglądała tak. i tak jak mówisz, Trials X, może oni nie byli też traktowani wtedy jako... Hip-hop, no, mm -hmm. nie, nie chcę nikomu tutaj, wiesz, jakby ujmować, mm -hmm. ale no. Ciężko mi, to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że to wszystko, bo zawsze w każdym uważam mieście. Yy, był ktoś, kto już słuchał tej muzyki, tak, próbował ją robić, tak, tak, i tak, tak dalej. I teraz dochodzenie się jednak, kto tak naprawdę był pierwszy, mhm. no jest ciężkie. Jest bardzo ciężkie i ja Aha. bym finalnie nie chciał tego mówić. Czy, czy był pierwszy okay. Poznań, czy był pierwsza Warszawa, czy, czy Wrocław, okay. czy, czy Kielce. No ale na pewno byliśmy jednymi z pionierów mhm. tego stylu i, i w ogóle tej, tej kultury w tym kraju. Mhm. To, no to ja na pewno, pewno, ja na pewno swój pierwszy rap słyszałem. Wzgórza. Nawet nie Leroy, tylko, tylko Wzgórza. Kasety, Słuchaj, na tak tym tak... samym koncercie, o którym chyba mówisz w ogóle, no pamiętam jak Wzgórze przyjechało do remontu grać, to mm -hmm. Tede mm -hmm. by wciel, on wtedy był, chyba robił studia mm. dziennikarskie i on mm -hmm. wtedy w ogóle robił wywiad z nami, jako my nawet nie wiedzieliśmy, że on jest raperem. Jakby on, o, on po prostu <laughs> wtedy zrobił z nami wywiad, pamiętam okay. to... Jego dziennikarz muzyczny. A, no tak, dokładnie. I wiesz, to było ciekawe no. też i fajne. Znaczy, ciekawostką jest to, że my rozpoznawaliśmy mm, raperów e, po stylówkach w tych no tamtych tak, czasach. Tak, tak. Czyli na przykład Warszawa miała określoną stylówę. oni Aha? chodzili w Lennarach, e, potem były. Warszawa potem, była, przepraszam, że ci wchodzę, tak, bardziej y, skateboardowa. Skateboardowa, taka w tym wiadomo, wszystko, amerykańska, tak. taka wiesz, oni mieli mhm. dostęp, więc oni byli bardzo jak. Jak ktoś wjeżdżał z Warszawy, to my wiedzieliśmy, że to jest Warszawa, bo od okay. razu rozpoznawane było Aha. to po stylówce, po sposobie bawienia się na imprezach. Były takie, oni robili takie, nie, nie, nie potrafię tego powtórzyć. To wygląda jak kaczuszki. Tak, tak, ale by, był okay. taki styl poruszania się też, okay. dość specyficzny na imprezach warszawskich. No ale potem już się tam rozpoznawali. Ktoś był Aha. z Poznania, to też inaczej to wyglądało. No z Kielc, no, to, wszystko, to też bardzo hardkorowo to wyglądało i też całkiem inaczej. Niesamowite. E, Jacek, dziennikarz, zapytam go o to. Ciekawy jestem, czy pamięta w ogóle. Myślę, że tak, I powinien tu pamiętać. Jakby miał ten wywiad, to byłby hit największy. Jacek lubi, e, Jacek lubi sobie chomikować różne takie e, przetwory z przeszłości. Może, może to gdzieś jest. E, jestem ciekawy. Dobra, okej. Okay. No, uważam, że w Zgórze wzgórze no to oczywiście są twoje początki, przetarcie i, i, i zaczyna się twoja podróż. Nie chcę też a nie chcę też w tej rozmowie jakby poruszyć tego. Wątku hip hopowego, bo uważam, że Kielce są w ogóle najbardziej hip hopowym miastem w Polsce. Jakby najbardziej dało się u Was wyczuwać e, zajawy na breakdance od zawsze i w sumie kultywuje się to też e, w, w Kielcach do tej pory. Natomiast właśnie nie chciałbym e, o tym za dużo gadać, mhm. bo o tym można by napisać książkę. E, poza tym jest też bardzo dużo fajnych dokumentów e, na YouTubie do, do sprawdzenia, e, które, które też to opisują. Był taki film dokumentalny podzielony na części. kurczę, nie mogę sobie teraz przypomnieć tytułu, ale jest tam bardzo dużo treściwo, treściwego materiału, bardzo dużo fajnych archiwalnych filmów, które opisują tą nazwijmy to hip-hopową. E, e, społeczność kielecką. Mhm. To poszukajcie sobie. Na pewno e, ktoś kojarzy tytuł. Myślę, że 90% osób to oglądało, ja, mi teraz wyleciało z głowy, więc e, nie chciałbym wspominać o tych wątkach, chciałbym się jakby skupić tylko stricte na twoich muzycznych podbojach i, i przechodzimy dalej, przechodzimy do roku 2001, czyli twoja pierwsza solowa płyta. Teraz sprostuj mnie. Jakby okład, na okładce jest wyp 3 kolejna część czy to było wyp 3 było wrzucone po prostu jako dodatek graficzny, nie wiem yp 3 kolejna część. No wtedy byłem całość. bardzo bardzo Związane. związany z okay. ekipą, więc no jakby byłem częścią tej ekipy uh -huh. i, i pierwsza moja uh -huh. płyta solowa właśnie nazw nazwaliśmy ją WYP3 okay. kolejna część, czyli jakby dalej, historyjka toczy się dalej. Ja Dokładnie. Jakby, I to są już czasy... No i między no. innymi to ja też to nagrywałem w trakcie kiedy Wzgórze patrz, jeszcze działało. Bo, mm -hmm. tak, 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 bo tak, tak, potem tak. jeszcze wychodziła płyta y, chyba hmm, precedens, mm -hmm. potem wyszło hmm, wujgrzyk Petri kolejna, nie, przepraszam, stara szkoła rapu. Tak, tak, tak. tak. No, więc, się, więc, więc, się, więc to tak. był taki, Aha. ja byłem aktywny w tej grupie Just. i dlatego sobie tą solóweczkę okay. tak nazwałem. Ale, ale 2001 to są te czasy e, szalone rrx u mm -hmm. e, m, Przeprowadzka do Warszawy. I... Mm, z tego co... Wikipedia mówi, nie wiem, czy, mhm. jak, czy, czy masz jakieś dane na ten temat, statystyki. Jest napisane, że 20 tysięcy sprzedanych płyt poszło jakby tego mhm. albumu. Czy jest w ogóle opcja, żeby to, to tego nie wie nikt, bo ponieważ okay. to wszystko było na wariackich papierach okay. robione moim zdaniem. Znaczy, taka była prawda, tego chyba nikt do końca nie liczył, łącznie Aha. z Krzyśkiem. Po prostu, mhm. to, po prostu sprzedawane były te płyty, tu się wiozło do hurtowni Jasne. ileś tych płyt, tu się gdzieś na bazarach sprzedawano i tak dalej, więc ciężko to określić. Mhm. Oczywiście szkoda wielka, bo ja chciałbym to wiedzieć, ponieważ może nawet z miłą chęcią bym sobie przywiesił jakieś odznaczenia e, mhm. gdzieś w studio, wiesz, za, za, za te dokonania nasze. I przede wszystkim nieraz myślę właśnie o, o, o moich starszych kolegach, czyli o na przykład o Wojtku, który, mhm. który nie ma na przykład złotej płyty za pierwszą płytę Wzgórza lub mhm. za drugą, a na pewno tak owa była. I, tak. i a on tego nie ma, ale ciężko mi teraz się do tego dokopać, sprawdzić, bo nawet nie wiem, te firmy, z którymi wtedy działaliśmy, to, to myślę, że teraz nie wiem, jak to. Jasne. Myślę, że nawet by chcieli to ukryć. Nie, nie, nie ten. Ale jeżeli mnie ogląda ktoś z tych firm, to mam prośbę, wyślijcie Wojtkowi złote, platynowe i diamentowe płyty za to. No bo to dzięki niemu jestem ja. To ważne. To ważna, ważna postać też Wojtas jakby jakby na to nie patrzeć, Dokładnie. ale o Wojtasie też można by rozmawiać dwa dni. Przypuszczam, że jego... Ta... On... Facet zajawka, on, to ja pamiętam, no. ja się bardzo jarałem Wojtasem, on trzymał w wzgórze Japaczy, on to wszystko prowadził, na pod każdym, jakby wszystkie elementy kultury hip-hopu on mnie wprowadzał, Aha. wprowadzał mnie w świat Breka, poznał mnie ze wszystkimi ludźmi, którzy tańczyli z Broken Glassem, mhm. wprowadzał mnie w świat graffiti, słuchaj, w DJing Wojtas za pierwszą jakby swoją wypłatę z płyty kupił sobie gramofony i oprócz tego, że był MC, po prostu próbował też skreczować, więc my doświadczaliśmy tej zajawy całkowicie. Nie byliśmy mm -hmm. tylko raperami, ale byliśmy i DJ-ami, tancerzami, skate'ami, wszystkim, co się kojarzyło z tą kulturą wszystkiego, okay. żeśmy liznęli mm -hmm. bezpośrednio. Jakby, no nie? Tak, I to no. było piękne. To wtedy jeszcze by faktycznie były te czasy, kiedy te elementy miały znaczenie i też się w jakiś sposób wy wyróżniały na tle tego tej sub, subkultury czy kultury, jak zwał tak zwał hip hopowej, bo teraz. tak jak sam wiesz, to wydaje mi się, że tylko rap, a tak naprawdę mhm. rap nie do końca nawet był częścią kultury, znaczy jakby na pewno naturalną drogą ewolucji z MC'ingu, czyli mhm. prowadzenia imprez się przekształcił w, w rap, ale, no ale breakdance teraz działa jako zupełnie osobny twór, nawet jest, 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 jest albo będzie, ma być dyscypliną olimpijską. To też jest niesamowite, że, że, mhm. że, że takie coś, co z ulicy przyszło, może być, może znaleźć się na, na Olimpiadzie. No graffiti to też już nie mówię to też działa żyje zupełnie innym życiem i, i DJ'ing, mam wrażenie, że umarł. Dawno nie widziałem dj który jeździ na koncerty, wiesz, z dekami, z pudełkiem, Boże, z, z plecakiem winyli, może Norris. Norris tak. No, no Norris na no, Pozdrawiamy Norrisa. Pozdrawiamy serdecznie. No, rzeczywiście jest tak, jak mówisz. Wszystko Nie. umarło. E, dobra, wracamy, do, wracamy do, do Twojej pierwszej solowej płyty. I moje, to jest bardzo ważne pytanie U. dla mnie, ponieważ jesteś dla mnie, mo, dużo moich kolegów okrasza Cię jakby porównaniem, że jesteś polskim Juicy J. Okej. Okay. <laughs> to uważam, że to jest bardzo zaszczytne. Ja chciałbym, żeby ktoś tak, tak oczywiście. Kurwa do mnie powiedział. Cieszę się. E, po pierwsze, No jesteś w tym od bardzo dawna, ale też e, od, od zawsze. Jakby ty dla mnie jako artysta raper zawsze dobierałeś sobie bity z jednej strony bardzo dziwne i niestandardowe jak na owe czasy, mm -hmm. ale równie dobrze y, radziłeś sobie z klasyką i zawsze to było tak, tak trochę połamane. Y, wiadomo, że, że jak pewnie poznawałeś Hip-Hop, no to poznawałeś bardziej klasyczne produkcje, ale później też do, robiłem dochodzenie i mm -hmm. co się stało, że Powstał bounce. Co się stało, że ty zacząłeś nawijać na bardziej, na szybszych bitach, tych stricte południowych? Z Teddy, o tym rozmawiałem, dochodziliśmy, kto przywiózł płyty. Kozak twierdzi, że MC3D, czyli <grym> e, Jeff, 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 Jeff mm -hmm. a ted twierdzi, że to jednak Jan, Mar Jan Marian miał mega kolekcję CD-ków i że on miał tego więcej, że owszem, Jeff gdzieś tam dużo jakby wniósł mm -hmm. świeżości, bo też przyjechał ze Stanów, ale Marian miał dużo, dużo płyt, no i Słuchaliście południa generalnie. Tak, no wtedy. Ja ogólnie no, zawsze temu. robiłem w muzyce to, co chciałem i, i zawsze zapłaciłem nieraz za to słoną karę. Dojdziemy do tego jeszcze. E, ale ja robiłem to, co chciałem, i to po prostu mhm. było to, to chyba właśnie tak działało, że ktoś przyniósł muzykę do RLX-u, mhm. po prostu nie wiadomo, nie wiem, czy dokładnie, tak jak mówisz, czy to był Jeff, czy to był mhm. e, Marian, ale na pewno był to i ten, i ten. Mhm. I słuchaliśmy, kozak mówi, kurwa, bon, zobacz tutaj tego. Nie no ja mówię, już, dobra, pokaż te bity, dawaj, dzwoń do Wolta, robimy taką Aha. muzykę, jest fajnie, kurde, wiesz. Bawimy się, nawet do końca nie znaliśmy ideologii, bo ja... No, tak, no Jakby nawet nie języka nie angielskiego, wtedy mhm. to w ogóle całkowicie, tylko słuchaliśmy rytmu, no. podziałów, więc nawet nie wiedzieliśmy do końca, o czym oni rapują. Tak. Więc rapowaliśmy, robiliśmy to dość pokracznie, jakby mhm. ktoś miał... Wiesz, jak teraz mm -hmm. dzieciaki rapują w jakim stylu, to mm -hmm. raczej poznają to, wiedzą, o czym ci raperzy tak. rapują, inspirują się w taki sposób. A my mm -hmm. inspirowaliśmy się przede wszystkim tylko brzmieniem tego, tak. i stylem, w jakim to jest wykonywane, Niestety. a to, co my robiliśmy lirycznie, to już było naszą jakoś tam, wiesz, wymysłem i, i hardkorową, Aha. wiesz, hardkorem mocnym. No i wiesz, no... <śla> Przez to też ja, tak jak mówimy, że dojdziemy do tego, ale przez to mhm. ja w tamtych czasach e, robiłem takie wyskokowe rzeczy bansowe, Nazywaliśmy się bansowcami e, wtedy, ale no, nie ukrywam, że wielokrotnie musiałem się ścierać na ulicy z, mhm. z ulicznikami i walczyć o to dosłownie na pięści. Jakby, aha, nie? No, to aha. były takie sytuacje, że po prostu e, ludzie tego nie akceptowali. Teraz to, no, to jest, wiesz, jak wygląda teraz e, muzyka i scena. E, kiedyś było to nie dopuszczalne, kiedyś muzyka była uliczna, była traktowana tak. bardzo ta, ta cały fanbase tej muzyki, mm -hmm. to, no to to byli ludzie, którzy nie akceptowali całkowicie muzyki do zabawy, jakby w sensie takim Dobra. No wiesz, o co tak. chodzi, nie? No, w, w, jakby dla nich ważne było, żeby ten rap niósł przekaz, żeby naukę można tak, było coś tego. Tak. A, a zabawa ale... ich nie interesowała, bo tak. wtedy wykpiony, wyśmiany, poniżony mm -hmm. i tak dalej. Więc... A, rap, a rap sam sobie zawsze, rap się wywodzi z zabawy z imprezy, no. i jakby nie ma innych korzeni. Zapraszam tak. do sprawdzenia naszego filmu, tak, ale, ale to, to może hip-hop. W o tym to może w też dlatego, że wtedy były takie czasy, tutaj był, był ciężki PRL, bym tak to nazwał. To po pierwsze i, i większość tych ludzi no, miała w życiu ciężko i no... i nie było i nie było, kurwa e, zabawą, wcale, i nie, było, e, nie było chęci do tańca i do zabawy I to, to, jest, to jest to znaczy inaczej. Była chęć do tańca i zabawy, tak ale to było na to było, takie smutne, to było coś innego całkiem. Bo zabawa aha. była, żebyśmy nie zrobili tak. z tych czasów jakby stypy, stypy Nie zabawa była, ale ale, ale właśnie to nie była taka zabawa jak w, jak w Stanach. Chociaż. Yy, znaczy, oczywiście, kiedy wy zaczęliście robić tam w 2001 roku bounce w Polsce. No to w Stanach już się bawili, raperzy mhm. już się bawili, bo raperzy już mieli potąd pieniędzy. Mhm. I nikt tam nie robił rapu dla przekazu, tylko wszyscy robili tam rap dla hajsu, tak. bo wytwórnie się bardzo szybko zorientowały, że na rapie są pieniądze. I każdy z tych raperów, który jest dla, dla polskiego e, odbiorcy czy rapera z tamtych lat jakimś guru e, przekazu, no to niestety, ale miał po prostu wypchane. Wory pieniędzy i myślę, że mieli w to mocno wyjebane. I też mam wrażenie, że to była bariera językowa, że w Polsce nie rozumiano, o czym oni nawijają, i druga kwestia, też jakby taka niewiedza. Ciężko było się zorientować, co tam się dzieje, tak naprawdę. Więc jak był taki trudniejszy bit, to było fajnie. Jak był ten właśnie taki niekonwencjonalny cykacz. To już było... Eee. Komple, kompletnie mnie to nie dziwi, bo jakby ja też miałem taki pierwszy odruch wymiotny, jak usłyszałem jakiegoś masterapi czy, czy jakieś takie wygrzewki południowe, ale mm. wam to ewidentnie siadło. To też jest yy, myślę właśnie taki klimat, jaki mieliście w Reryksie, temu sprzyjał. Po prostu była zabawa i Wiesz, taka To to były zbyt... lata naszej takiej młodzie... Mm. w młodości jakby to były pierwsze. No, to, to była naprawdę ogromna zajawa i to... Czego właśnie teraz doświadczają, powiedzmy, jacyś tam młodzi w, w, w swoich młodych latach, no to było dla nas kozacki czas, najlepszy na mm -hmm. świecie jakby, nie robiliśmy co chcemy, robiliśmy muzykę. Ja mieszkałem w ogóle u kozaka w piwnicy przez dłuższy czas, i cieszyłem się z tego w ogóle. Nie, nie, było to dla mnie żadnym problemem, a wręcz przeciwnie, było Aha. zajebiście, byłem szefem studia. <laughs> no ja czytałem książkę od Aha. deski do deski, bo czytałeś w ogóle całą? Tak, tak, tak. I, i jak bardzo jakie masz odczucia, jeżeli chodzi o, o prawdę i rzeczywistość? I... Mm, jeśli chodzi o tę no? książkę, książkę, no to jest dużo tam prawdy. Mm -hmm. Ale jest Ale może nie to, że podkoloryzowane. Może z niektórymi rzeczami się do końca nie zgadzam. Może one źle były. Może ja je widziałem inaczej. O, może tak. Więc nie chcę tutaj mm -hmm. jakby, nie wiem, zarzucać komuś nieprawdy czy coś, tylko bo wiesz, każdy widzi swoją prawdę. O, no oczywiście. Tak bym powiedział, nie? Ale ogólnie byłem pod wrażeniem tej książki, można powiedzieć. No i nie ukrywam, że po przeczytaniu. Ogólnie słucham audiobooka, bo jeszcze hmm. była fajna zajawka, bo Hirek Wrona a, czytał o, to. Okay. Więc mówię, tak nie będę sobie nawet czytał, tylko sobie odpalę na słuchawkach, hmm. pozwałem Hirka, bo byłem w ogóle sam ciekaw tego, jak Hirek będzie opowiadał te rzeczy. Nie? Więc to było dość ciekawe. Hirego koksie się hmm. będzie opowiadał. No. I e, co jest najciekawsze z tego wszystkiego, że ta książka za, mm, zainspirowała mnie do tego, żebym napisał melodyki. Jakby płytę nagrałem, całą płytę nagrałem w jakimś tam okresie czasu, rok temu, mhm. półtorej roku temu, a melodyjki nagrałem na sam koniec po przesłuchaniu audiobooka. Okay. To dało mi inspirację do stworzenia tego numeru, jakby. I okay. mówię, o kurde, nie. Bo ja w ogóle wiesz co? Nie wiem dlaczego, ale ja nie lubię wracać do tych czasów. Muzycznie też nie lubiłem wracać do tych czasów. I oprócz tego, że wiadomo, to był nasz zajebisty czas, to ja. Nie do końca wspominam te czasy zajebiście, dużo było chujowych rzeczy mm -hmm. tam się wydarzyło w moim życiu. I dlatego tak sobie nie wracałem zawsze jak. wiesz, Już byłem znudzony tym, że, że cały czas ktoś tam się przypomina i znowu robi jakiś kawałek taki, żeby uczcić mm -hmm. te stare czasy. I mówię, kurwa, już minęło, kurwa 20 lat, dajcie, dajcie spokój, spokój no? kurwa, róbmy coś, rozwijajmy się, ja. cały czas tak mm -hmm. robiłem. A w pewnym momencie pomyślałem, po właśnie po przeczytaniu tej książki, że kurde, zrobię taki numer, zrobię, mm. zrobię takie taki moje przypomnionko mm. i, i wiesz, taki historyj, jak tak naprawdę, to tam jest zawarta jakaś tam szczątkowa ilość mm. w tym numerze, bo ja dopiero mam plan to wszystko jakby opowiedzieć, tylko jeszcze szukam formy tego, ale na pewno na mam pe takie na, pytanie. Na, na, pewno, na pewno to będzie. Pe Ma, skoro, skoro zaczepiłeś mm. o to, to ja jakby Miałem, miałem tak kończyć naszą rozmowę, że jesteś, no to... jesteś takim osobnikiem na tej scenie, że o film się prosi aż... no, To powiem tak może, no to ja patrząc na książkę Krzysztofa Kozaka jak myślę sobie o tym, co ja pamiętam z czasów mhm. jeszcze przed Kozakiem i z początku Wzgórza, wszystkie historie nasze tutaj, jak się, no to to by była naprawdę mocna książka, mhm. Lub mocny film i tylko wiesz co, no, ja nie chciałbym tego spierdolić w sensie takim, że nie wiem, dać to komuś tak jak teraz się słyszy. Nie wiem, ktoś robi książkę jakąś albo film i za chwilę się kłóci z tym wydawcą i nie jest tak jak trzeba i jest gówno. Wiesz mm -hmm. o co chodzi, więc ja na razie pracuję nad tym, żeby stać mnie było na to, że ja wypuszczę taki film, ja go wyprodukuję, ja zrobię tak jak chcę. E, tylko jeszcze chwilę potrzebuję, bo to też no, nie jest takie proste nakłady na film są ogromne Chuj, e, i trzeba też mieć na to czas. No, mam nadzieję, że jeszcze pożyję trochę, więc będę miał czas na to w późniejszym okresie, żeby to zrobić mm -hmm. i na pewno będę chciał mm, napisać książkę, to znaczy ogólnie można powiedzieć, że nawet już... Może nie to, że ja piszę książkę, ale sobie zbieram bardzo dużo materiałów, wspomnień, okay. spisuję zawsze jak mam jakąś wolną chwilę gdzieś, gdzie nie, nie mam co innego całkiem do roboty, nie wiem, lecę mm -hmm. samolotem i lub coś, no to sobie piszę w iPhone'ie jakieś tam różne rzeczy, które potem zbiorę w całość, no a naprawdę tych historii jest. Mnóstwo i są to mocne, hardkorowe historie, niewiarygodne wręcz bym powiedział, Aha. ale nie zapowiadam tego, żeby nikt nie myślał, że za chwilę Piękne. będzie książka i czy film. Ale no na pewno na pewno jest mnóstwo historyjek, które by potrząsnęły jeszcze troszkę tym świadkiem. Jest na to nisza, niesamowita, bo jakby. Mhm rap w kinematografii, polski rap nie istnieje praktycznie. Wyszło tych filmów kilka i jakby to, też uważam, że to jest podstawowym błędem za każdym razem, za każdym, czyli mam dwa przykłady tylko, bo to jest film o Paktofonice i film o Hadzie. Mm -hmm. Za każdym razem mm -hmm. y dwa filmy i dwa filmy spieprzone ze względu na to, że wydaje mi się, że są po prostu ugrzecznione a w, e, i zarówno historia Magika jest tragiczna, historia Hady też, jakby na to nie patrzeć, jest trochę tragiczna. Mam wrażenie, że też i e, jeden i drugi nie żyje, więc tutaj no. e, a, ciężko też e, podbijać e, rynek e, w ten sposób, ale uważam, że... Gdy... No słuchaj, ja doskonale znałem Tomka i, no. i wiedziałem, znałem jego no życie. A i... oglądałeś w ogóle film Do 20 minut i no. wyjebałem to, no bo, bo się wkurwiłem po prostu i po prostu no masz rację no niestety tak to jest dlatego ja nie sprzedam mojego filmu lub mm -hmm. moich moich wspomnień komuś takiemu nawet nie wiem za ogromne pieniądze tylko zrobię to tak jak trzeba jeżeli kiedyś do tego dojdzie to mm -hmm. zrobię to tak jak to było rzeczywiście i, i tyle oczywiście też nie będzie to takie proste tak. ale słuchaj no Słuchaj, jakby też y, jesteś świetny w świetnym miejscu, uważam, i masz dobrą pozycję, uprzywilejowaną. Po prostu to może być takie zwieńczenie kariery chociażby mm. twojej, czy film, czy książka. Myślę, że naprawdę dużo osób czeka, bo. Y, Jesteś jednym z tych, jak już mówiłem na samym początku, którzy są od bardzo dawna i widzisz, są goście w moim wieku, w twoim wieku, troszkę młodsi, którzy kojarzą cię ze starych mm -hmm. czasów, a jest też cała masa ludzi, którzy kojarzą cię tylko z wagonu, do którego oczywiście jeszcze dojdziemy. Mm -hmm. Więc fajnie, myślę, że masz bardzo jeszcze dużo asów w rękawie, myślę, że ta, ta, takie dzieło byłoby, byłoby sztosem absolutnym. Jest kilku raperów, których historię bym chciał bardzo zobaczyć, czy, czy na ekranie, czy w książce, bo... Bo, no bo to były podwaliny polskiego rapu i tej kultury, i dzięki temu to wszystko teraz tak bangla. Gdyby tego nie było, no, gdyby i was nie było, bo, bo tych raperów bym wymienił na, na palcach obu rąk, no to, no to byłoby ciężko. Ale Fajnie. sentymenty nas zajechały i lecimy dalej. Rok później, bo tutaj miałeś taką e, miałeś pasę czterech no prawie solowych e, mhm. projektów. Kolejny, kolejna płyta to jest Mam 5 gram. I co mnie tutaj najbardziej interesowało? Z, jakby zmiana wydawcy. Yy, tutaj już pytał Kameja, co, co się stało. Chyba się stało to, że kozak już powolutku RLX już, już siadał. Już, już to wszystko nie wiem, czym było to spowodowane. I to już schodziło. Chyba Krzysiek nie miał już. Mm, Pieniędzy na to, żeby inwestować tak dużo w ogóle w muzykę, tak mi się wydaje, no bo szukał dodatkowych do, dodatkowego wsparcia w postaci kameja Kamej w tamtych mm -hmm. czasach w ogóle to, to nie było też fajne dla nas, jako artystów, dla mnie powiedzmy. Mm -hmm chociaż bardzo pozdrawiam Kamea i tak dalej, ale jednak Kamej był kojarzony z, bardziej z dyskoteką niż z rapem. Mhm. A no RRX było stricte rapowym tak. jakby tworem, kurwa tutaj nie, nie do podrobienia. No więc my automatycznie, no jakoś to było, no wtedy słuchaj, to, wtedy się robiło dla pieniędzy też to w sensie takim, że no, no robimy, robimy następną płytę, potrzebujemy kasy, żyjemy, mhm. jesteśmy młodzi, kurwa tu jest okazja, robimy mhm. z Kamejem, Kamej się ten. No i, no i jakoś to przeszło tak, że to po prostu przez nie Dolność Krzyśka chyba wydaje mi się i już jakby opadające RRX w dół spowodowało to, że, że Kamej przejął po prostu to w pewien sposób i, okay. i u niego wydawaliśmy muzykę i przez to też no, no, to się... Zmieniło, on też narzucił swoją muzykę, bo pamiętam robiliśmy u niego muzykę w domu, on grał tam na tych swoich fortepianach, pianinach, Aha. więc to od razu już też w brzmieniu tego dało się odczuć, że to mhm. już nie jest taki hip-hop ciężki, twardy, taki mhm. jak zawsze lubiliśmy, tylko że to już jest umelodyjnione, mhm. wiesz. No taka tak ta płyta jest i są no. też zalążki, jakby zalążki, jakby zapo delikatna zapowiedź, Haki. No tak, I tak. to się tam za, za, zacząłeś o tym przewijać, ale jakby chciałbym właśnie przejść do Haki, czyli hardkrowej komercji. Rok później 2003. Co się stało? W sensie. To znaczy, wiesz, my ogólnie, ja. Ja mieszkałem w studio. No ja. Obsługiwałem wszystkich raperów, którzy przychodzili, wielokrotnie nagrywałem, realizowałem, robiłem bardzo dużo różnych projektów naraz. Aha. Nie wiem, skąd... Kolegowałem się z Onarem. Mhm. Bo, e, mieliśmy, piliśmy Lopezy, słuchaj, piliśmy piwo. Nie wiesz, jak się pije Lopeza, prawda? Oczywiście. Więc naszym ulubionym zajęciem było picie Lopezów i nagrywanie śmiesznej muzyki. Aha. Wtedy nie było mowy, jeszcze wtedy nie było memów, nie było nic takiego. Jasne. Więc no my robiliśmy zabawę, bawiliśmy, się robiliśmy muzykę na śmiechy i, i śmieliśmy, kto wymyślił coś głupszego i coś bardziej nieprawdopodobnego, to to nas strasznie rozśmieszało i my sobie robiliśmy tą Aha. hardkorową komercję, ale nie pomyśleliśmy nie z myślą wydawniczą na początku.. I, okay. jakby. No Były no to, to słuchaj, taka. Ogólnie tak hmm. jest zawsze. Do tej pory tak mam. Aha. Ja w swoim studiu, na swoim komputerze mam mnóstwo śmiesznych kawałków, które są, nie wiem, przychodzi nawet do mnie kolega, który w ogóle nie jest raperem mhm. i my nagrywamy jakiś kawałek, który jest nie do przyjęcia. Mhm. Ale my się bawimy tym, jakby wiesz, i taką bazę tych w każdym studio i w każdym etapie mojego życia są numery, że, które nie wchodzą, jakby, mhm. ale nie to, że nie wchodzą, bo są za słabe, tylko są wypadkową naszej pracy, czyli na przykład Aha. głupotą tak zwaną. No tak. tak bym ją mhm. określił. Nie? No jest, tak. Więc my hardkorową komercję traktowaliśmy jak taki, taką Wybryk. zabawę, ćwiczenie, to jest może, tak można to nazwać, ćwiczymy sobie, mhm. bawimy się muzyką po prostu. No ale wiesz, no oczywiście podkrętka była mocna, no bo nikt wtedy nie robił czegoś takiego, tak mhm. popierdolonego, jeszcze w czasach, gdzie ulica była sztywna i nie było mowy o, o żadnej głupocie, a my tutaj, że mamy Domy, chociaż nie mamy ich w ogóle i byliśmy biedakami. No, 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 no tak. wiesz wiesz, no to, 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 to było tak, no bo powiedzmy tam, w Stanach, jak, jak sobie rapowali, no to powiedzmy, oni tam mieli tych pieniędzy więcej. Tak, no, ale powiedzmy. też było bardzo dużo fikcji literackiej w rapie, bo, bo też rap polegał na bradze, o chwaleniu się po prostu, jest jestem najbogatszy. No i potem z tą hardkorową komercją to znów się rozeszło o, o kasę, tak jakby, że, że zachęciła najbardziej mnie do tego wszystkiego. Pieniądze, które Aha. oferowali ludzie za wydanie tej po prostu okay. Kozak miał dużo różnych swoich kolegów, którzy chcieli zauważyli, że na tym są pieniądze, więc chcieli w to inwestować kasę mm -hmm. i, i dużo ludzi się do niego zgłaszało. No i na tą okoliczność powstała też jakby wytwórnia, można powiedzieć, która tylko obsłużyła ten projekt tak. jeden mm -hmm. była to wytwórnia fundament, tak. który oczywiście wymyśliłem. I tak dalej. I no, ogólnie można powiedzieć, że pieniądze, które, które do mnie wjechały za to mi to jeszcze pamiętam, dostałem, bo ja sobie wymyśliłem, że ja chcę dolary za tą pieniądze. No, dolary, ja okay. pamiętam jak zapukał do mnie Krzysiek ze swoimi wspólnikami i, i po prostu pokazał mi taki plik. Dolarów uh -huh. Uh -huh. i miał umowę, i, i umowę podpisywałem na klatce schodowej w międzyczasie z Gracjanem, bo to była w ogóle wigilia i, i rozkładaliśmy mm, choinkę z Grackiem, z moim dobrym przyjacielem z tamtych lat. E, I ktoś puka do drzwi, my tutaj choinkę ubieramy, a tu kozak z dziomalami mm. i, i mówi: Tak, zobacz, nie? No, naprawdę wtedy nie pamiętam dokładnie sumy, no, ale było to bardzo dużo pieniędzy. Uh -huh. Stać mnie było, wynajmowałem. Wtedy miałem trzy mieszkania w Warszawie w, na wynajęciu. To było szalone. W jednym miałem imprezownię, w drugiej miałem rodzinę, bo no wtedy Oliwka się urodziła i, i, i jeszcze było trzecie jakieś miejsce też. Więc no... Dużo tych pieniędzy było, no i pamiętam, że wyszedłem na klatkę, to było tak, że to on mi tak mówił, ja pierdolę, tyle kasy, dobra, dawaj, I, i mówię, wypuszczamy to, chuj, już nie interesujemy no. tą umowę, to pamiętam, że na ścianie po prostu oni mi dali, <laughs> nawet jej nie czytałem nic, tylko ryk, cyk, cyk, fru, dałem, fru, on mówi, dobra, to ja już im przekażę materiał, tłoczymy to i robimy. No historia. i co ciekawe, to robiliśmy klip w ogóle do tego, z, do Platanowy Sombrero i wtedy Aha. na tamte czasy, nie wiem, czy pamiętasz, to był najdroższy pierwszy klip w historii no? do tych, jakby w tamtych Aha. czasów. To, Czy to... robił go tygrys? Nie, nie, to robili ludzie. Mustasze. Mustasze Filmnacja, Nie wiem, czy kojarzysz takich, nie, takich ludzi. Nie, nie, to chyba nie. ludzie z Wrocławia. Nie chcę, nie, nie, nie wiem, czy pamiętam, ale na pewno wiem, że to nazywała się ta grupa Mustasze Filmnacja, okay. No i naprawdę, no, no, to, to było Dalej. robione wtedy no. mocno. To wtedy na hip hop to długo, długo wisiał taki news, że to jest najdroższy klip w ogóle. Wiesz. Ile wtedy najdroższy klip kosztował? Y P powiedzmy w przeliczeniu na, na te czasy. Uwzględza uwzględniem... 200 tysięcy, jakbyśmy teraz. O, chul, teraz. W Uwzględniając inflację. To wtedy zapłaciliśmy okay. chyba za to 20 tysięcy, no, nie pamiętam już dobra. dokładnie, ale to była wartość taka okay, naprawdę okay, okay. mocna, że to był królewsko drogi czasy, klip. No. To, to, to dużo. Ale on też wygląda bardzo git. No wie? i Rudy MRW tam, tak. tam, tam ze mną, bo wtedy też się przecinaliśmy z Rudym, on też przyjeżdżał. No, mnóstwo w ogóle, kurde, tam raperów. Nie wiem, czy kojarzysz takiego rapera? Jeden z dwóch kojarzysz? Też taki tak, z Muranowa, tak, bo tak, nie, tak, tak, Nie tak, czekaj, tak, Rudy z Muranowa, a jeden z dwóch. Możliwe, że też to był ziomek od niego z. Ten, nie mam już wiele lat kontaktu z tym ziomkiem. Aha. Ale mnóstwo, mnóstwo. No i przeszliśmy właśnie magicznie do platynowego sombrero i trochę tej. E, trochę tych nieprzyjemności, który, które cię spotkały za obnoszenie się nie, no może nie z Hajsem, ale mm -hmm. obnoszenie się z innym rapem. Tak, bo tam było palenie pieniędzy w grillach. Yes. No, no tam było naprawdę już polecieliśmy oporowo po bandzie. Mm -hmm. No i wtedy środowisko hip-hopowe uliczne. Czy byłeś w Warszawie cały? Czas? Tak, ja byłem wtedy w Warszawie. I no pamiętam, wtedy, wtedy było przejebane, nie? Wtedy to, wtedy to już musiałem się po prostu bić. Nie? I... To, to był 2003 rok i w 2004 roku wychodzi klucz Hempgru i Bilon zaczepia cię na, w numerze. Tak, tak, Ej ty tak. Kolo. Tak I, jest. I, I powiedz mi, jak ty to w ogóle odebrałeś? Bo znaczy, zakadam, powiem, że to ci, ja, powiem ciebie, ci tak, wie. z tego co ja pamiętam, bo tak jak mówię, każdy ma, ma tam swoją prawdę. Pozdrawiam serdecznie Bilona, bo do tej, w tej chwili jesteśmy kolegami i w ogóle Czyli nie topór raz, zakopany. Tak, tak, to już nie wiele, lat, ganać, wiele to, okay. lat temu. Nieraz sobie nawet coś tam napiszemy, mhm. jak się spotkamy, to, to jest naprawdę miło i, i fajnie. Ale pamiętam taką sytuację. Yy, kiedy nagrałem, kiedy właśnie wyszło, wyszło Nowe sombrero, i wtedy miałem w klubie, jednym z klubów warszawskich, właśnie bezpośrednie starcie i spotkanie z, z Bilonem i z, mm -hmm. z ekipą mm -hmm. y, chłopaków. No i tam leciały mocne, mocne już słowa w moją stronę, w typu, tam żebym już opuścił to miasto najlepiej mm -hmm. i tak dalej. No i było ciężko wtedy, kurde, naprawdę było ciężko. No, Wierzę, ja nie. Jak, jak, jak robiłem hardkorową komercję i, i byłem dookoło, i to dookoła mnie było dużo poklepywaczy po plecach. Mówią, kurwa, to to rozjebie Zajebiste. dawaj no, dawaj, no, no. ale jak potem musiałem stanąć twarzą w twarz z ludźmi, mm -hmm. którzy, którym się to nie podobało, tych ludzi już obok było. mnie nie było. Mm -hmm. Tych ludzi już tego. Mm -hmm. Ja nie mam do nich absolutnie pretensji, ja tylko stwierdzam, fakty, jak było. Nie? No, jednym przykładem jest to. Że na przykład no, onar kazał wykazywać Właści... zwrotki No właśnie. swoje, ponieważ no, nie chciał się z tym Aha. zmierzyć. Był, był z Warszawy, był, wiesz, mhm. z tego środowiska. Mhm. I ja to rozumiem, bo ja to rozumiem, bo my z Onarem żeśmy tworzyli, to nie po to, żeby to wydać. Wiesz, no tak, o co tak, chodzi. Tak, ale... Dlatego Aha. w pewnym momencie, jak już to doszło do, do, do skutku, no to on chyba sobie przemyślał, że, że więcej straci, straci niż, niż zyska. zyska. Jasne, Chociaż. Teraz po, wiesz, po tak długim czasie, to nie wiem, jakby to na niego wpłynęło. To, no, ale na pewno musiałby się bić. No. <laughs> A Słuchaj. nie wiem, czy mu się chciało. Ja jestem, ja jestem, ja, chociaż oczywiście też nie wiem, jakby to mogło wyglądać w dzisiejszych czasach, ale jestem, jak, jakby bardzo trzymam kciuki żeby na przykład powstała hardkrowa Komercja 2 na takim właśnie spontanluzie, jaki mieliście wtedy, gdzie teraz macie do tego duży dystans mm -hmm. i myślę, że tutaj nikt by nie płakał, gdyby coś takiego powstało, nawet jako projekt stricte mixtapeowy. uważam, że to było, mogłoby być naprawdę coś ciekawego, Bo, ale Onar wrócił jakby do ciebie um, z jednym numerem, takim właśnie bardziej bounce'owym, nazwijmy to. Crank to 2 w 2009 roku, czyli parę Parę dobrych tak, lat nie, później. my z jakby, no jakieś tam może nie to, że, że ziomkujemy, czy coś, ale my nic, ja nic do niego nie mam ani on do Miasta. mnie. Wydaje mi się, wszystko jest git, nawet do tej pory. I kiedyś była propozycja taka, żebym to zrobił mhm. i z miłą chęcią wystąpiłem. jak się nazywała ta płyta? Jeden milion coś milionów O kurwa, chyba. tak, coś z milionem. milionem było, ale dokładnie nie, nie pamiętam, nie zapisałem za co przepraszam. Ja mocno. też, ja też przepraszam, bo nie nie zarejestrowałem tego. Jeden na milion. Być może, może. No. tak było, no. To by mi pasowało. Czyli, czyli to jest e, czyli to jest historia polskiego bansu e, protoplasta Borikson. Niesa dla mnie niesamowite to jest, bo dla mnie... Wiesz, ja, ja no jakby... ale Stachu, bo to Stachu dołączył, bo ja poznałem Stachu, w międzyczasie... Stach, tak. Właśnie, miałem o no tym wspomnieć. Ja, Stachu Stach, ja, Stach ja pewien... syn, Ciężarza syn Ciężarza z Memphis. Syn z Memphis oczywiście... jeszcze, jeszcze muszę zapytać. Kto kurwa wymyślał te ksywy? Ja. Jaka była twoja ksyba? O, ja jakaś... miałem mnóstwo tych aliasów. Ja miałem mnóstwo. Ja miałem chyba... Hmm... Kurde, teraz ciężko. Nie, 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 nie. Gruby dolar to ona. Grubo dolar. DJ DJ karatów to Ośka. Kurwa, jakie mieć? Trzeba by Kozaka zapytać. Stachu, Stach z cincia To te niesamowite było dla Ale może, może dlatego, może nie miałem jednak, bo to ja no wymyślałem. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Bo tak nigdzie nie mogłem znaleźć. Znaczy, nie, gruby dolar to wymyślił Kozak. Kozak okay, ona robi, okay, wymyślił, okay. bo nie, nie mogliśmy. No i ogólnie gruby dolar. Czyż to nie jest cringe'owe? <laughs> Bo no słuchaj, tak, syncing ciarza z Memphis jest to popierdolone tak, strasznie, tak, nie? Tak, tak, tak. Gruby dolar. No, już no, nie jest ale... to tak spektakularne. No tak. <noise> ale pojebane czasy, ale świetnie wspominam, bo ja jakby zawsze byłem e, południowy i zawsze mhm. to kumałem i dla mnie jak wyszła tak, taki oddech, mnie to dało nadzieję trochę w Polski Rap, że, że, rap, że to z, mhm. złapie oddech w pewnym momencie. Ace mi dał taką nadzieję jak mhm. na, nagrywał Elemera i, i, i miał motocykl przy basenie mhm. i wy daliście mi taką nadzieję, że kurwa może trochę luzu w to wejdzie i to będzie naprawdę dużo fajniejsze za jakiś czas, bo też zawsze kojarzyło mi się tak na smutno i, mm. i, no no ale słuchaj, jak... ale tak finalnie tak się stało, teraz tak zobaczyć co jest znaczy, na scenie. No słuchaj, jakby to, to jest taka historia. No każde, każde państwo myślę, że ma inną tą historię. Jednak w każdym państwie, czy europejskim, no wiadomo, że na, za oceanem było najszybciej, ale u nas na, na Starym Kontynencie no to Francja, Niemcy. Myślę, że początki były bardzo podobne, Je, chociaż u nas właśnie nigdy nie było tego, co było na, i we Francji, i w Niemczech, czyli nigdy żaden major się nie zainteresował. Interesowali się tak, ale nie rozumieli tego i nie byli w stanie tego w żaden sposób wypromować. I to jest, słuchajcie, moja teoria, którą e, powtarzam za każdym razem, to jakby brak zainteresowania i brak pieniędzy w polskim rapie na początku spowodował to, że my byliśmy opóźnieni. Może nie w rozwoju, chociaż w rozwoju hmm. nie obrażając nikogo, bo chodzi o rozwój całej kultury muzyki. Po prostu nie było pieniędzy i polski rap musiał się sam dorobić i wszyscy tutaj byli samowystarczalni, co uważam, że jest też zajebiste, bo jakby jakby na to nie patrzeć, tutaj faktycznie nie było supportu z, wiesz, jakby z góry. Mm -hmm. Tylko tutaj wszyscy się wszyscy musieli sobie radzić na, na własnym podwórku, ale o tym też można książkę napisać. E, polecimy dalej. Powrót do Kiel z 2004 roku Rap daje mi siłę. Taka płyta. Z jednej strony, mam, mam wiesz, parę numerów, zawsze, mm -hmm. z, które z, każdej, z każdego Twojego albumu e, mi się najbardziej podobają. Ale jakby to, to jest taka płyta, która była mam wrażenie, taka przejściowa i. I nie wiem, gdzie ty byłeś w tym miejscu, w tym, w tym czasie. To w powiem tym ci ten, ten czas to w ogóle. Płyta Rabda, i mi siłę, to jest jakby najmniej pamiętam w ogóle. No właśnie, ja próbowałem sobie no. coś tam wypisać, żeby znaleźć w, w, jakby w, w, twoim, w Twojej historii jakieś... Wtedy to już był w ogóle niezwólane. chyba przy tej płycie to już w ogóle był jakiś kros. E, Wtedy już w ogóle nie było tam kozaka, tylko był mhm. kamej, skrosowany. Tak, bo to jest. Kameya, Kamej, ale jeszcze z kimś już to było skrosowane z następną jakąś wytwórnią, okay. ale nie pamiętam teraz, jak ona się nazywała. Trzy hmm. płyty miałeś w, w Kamej? No. Z tego, co widzę? E, kurde, nie wiem. Nie, 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 nie wiem. No tak. taka, nie, nie, taka płyta do, do, do wypełnienia. Bo miałeś kontrakt w ogóle u Kameja czy wydawałeś sobie tak, jak chciałeś? Chyba raczej tak, jak chciałem. Okay. Kiedy chciałem, to sobie już skończyliśmy okay. i, i nie było to też tak, że o, masz kontrakt, musisz mm -hmm. tam. Ten. Zazwyczaj polegało to na tym, że ja brałem po prostu zaliczkę na płytę, okay. bo nie miałem kasy i, okay. i potem no, po prostu no, musiałem już tą płytę dać. Więc na te płyty, których nie wziąłem zaliczek, no to nie musiałem ich <laughs> robić. Później kielce się palą. Nielegalnie się palą. Nielegal. No, to był 2004. powrót już taki, taki kielce, tutaj ekipa właśnie chłopaków z LWWL. Wtedy był yy, początek jakiś moich przyjaźni z Kajmanem, właśnie. Mm -hmm. Z, z chłopakami z Blemią z Pawlakiem tutaj mm -hmm. oni, oni byli y, raperami dość mocnymi wtedy na Kieleckim w Kieleckim Aha. podziemiu ja byłem bardzo tym też zajerani oni też byli zajerani że mogą sobie ze mną coś podziałać i pamiętam u mnie w kurwie i Lulek Studio też wymyśliłem to nazwę jego studio, bo, bo, bo Lulek wkurwiał mm -hmm. y <laughs> i nagraliśmy tą, tą, ten mixtape można powiedzieć tam w ogóle single jeden z mocniejszych był Kielce się palą tak, tak. tak. No, i nagraliśmy to u niego w chacie. To było nie w Kurwie Lulek Studio tak zwane, czyli jego pokój. Aha. Eee, I na, tam Lulek wrócił to dopiero z, z wojska, miał taką chustę z wojska. Nie tak, wiem, tak, jak tak. To tak. Się, się nazywało jakoś kurwa, No, 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 no Każdy sobie kurwa, dziargał to. No, I tam oni zamawiali te mhm. chusty. tam To były fajne, tunigowane rzeczy. No, to mega jest super. Ja męż. uważam, że to jest polski folklor. Tego <laughs> nigdzie nie ma w ogóle. No, Zawsze jakieś cytaty. Ale ciekawe, czy jest to śmiałeś. do tej pory? Kurwa, ja tego nie widziałam. się się na przysięgi? Tak tak, 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 tak. Teraz też to dalej jest? Wda nie, no, teraz już nie masz obowiązkowej służby wojskowej okay. i wiesz kto chce, to idzie. I myślę, że też trochę inaczej. To jednak zawsze ci młodzi, co szli do wojska e, z, trochę z braku wyboru, bo na przykład mm -hmm. nie, nie podejmowali dalszej edukacji, no to szli do wojska i to było zawsze jak na karę. Tak. Jak za karę I I jak na to było tak, to najebani. Było, tak, to było szczęście. Tak. ta chusta była zlubiona na zamówienie. Tak, tak. Fajne. No? Super, super motyw. No żeby... teraz mi się w ogóle to przypomniało. No. kurde, To jest mega sprawa. Z zajebisty, zajebisty patent. I też mi się wydaje, że to jest takie nasze, polskie. Mm -hmm. Ale okej, okay, dobra. Więc Kielce wtedy zacząłem no. tą przygodę z chłopakami tutaj z Kielc. Powróciłem mhm. do Kielc, zaczęliśmy robić LWWL, potem Norek właśnie dobił mhm. do, do, do ekipy i zaczęliśmy sobie tutaj pięknie w Kielcach działać mhm. i robić różne muzyczne, fajne rzeczy. No właśnie. I mamy, mhm. i mamy rok 2006. Zacieram ręce dzieciak. E, ostatnia, twoja piąta, ostatnia twoja płyta w Kame w wytwórni mhm. Kameja i piąta solowa. Mhm. I. i, i, i też nie mogłem nic znaleźć takiego wiesz, w sensie to są solidne albumy, ale o właśnie to też jest, to też jest taki fakt. Ty nie odnosiłeś super spektakularnego tak. mainstreamowego sukcesu tymi solówkami, prawda? Tak, tak, I, i jak, zawsze jakoś no. to, ale to tak, kurde wiesz co, chyba to jest do tej pory. Czyli mhm. znaczy wiadomo, że no teraz może trochę lepiej, ale też ja nie zdobywam. Nie wiem, czy, czy koktajlem i mhm. zdobyłem. Nie, no, chyba była tam jedynka I... na OLIS, była w, Tak, coś w, było w, i w tym. I... Mhm. Ale to też nie było tak, że ja tymi płytami rozpierdalałem, rozpierdalałem tak, was, że no. było, było to. Ja po prostu utrzymywałem pewien poziom. Nie byłem Jasne. najgorszy, Aha. nie byłem naj, najlepszy, ale gdzieś tam byłem. Aha. I sobie to powolutku szło, nie? I może to jest właśnie klucz, żeby nie być najwyżej, tylko, że czy... jesteś gdzieś i po prostu cały czas idziesz z tą taką troszeczkę mm -hmm. pochyłą do góry. Tsz, no i lecisz, właśnie, wiesz, no jakby tak, tak twoja kariera wygląda w oczach widza, że tego widza, który pamięta te, te czasy, że ty zawsze byłeś obecny, no. wiesz, jakby utrzymałeś poziom. To ja uważam, że to jest największa sztuka. Nie zaliczyć piku takiego, że znikasz, bo w tych czasach uważam, że jeżeli znikniesz, to już może być ciężko. No, dokładnie. I, I trochę trzeba się wygrzebywać z piachu, ale, ale ty właśnie zawsze miałeś tak, że wiesz, jednak może to jest, może ktoś się obrazi, nie chciałbym, żeby się ktoś obraził, ale uważam, że mamy też takie czasy, że raperzy Młodzi trochę nie potrafią rapować. Mam takie, jakby, spostrzeżenia. Oczywiście też nikomu nic nie chcę odbierać, bo też zakładam, że każdy był młody i każdy się jeszcze rozwija. Więc może za jakiś czas to zmieni swoją postać, ale mam, mam wrażenie, że ci młodzi mają mega zajawkę. Ale kurde, z tym rapem jest trochę tak, że warsztatowo jest to totalnie wyłożone i, i zwracam uwagę tylko na, na, na młodych artystów, którzy sobie z tym zajebiście radzą i, i u ciebie jest akurat wiesz, no to, to jest ty i TD PZ, kurwa, to jest jakby raperzy z krwi i kości i wiesz, kiedy ja to zauważyłem? Na koncertach, gdzie nie lubię chodzić na rapowe koncerty, ale, bo zawsze są słabe, ale kurwa, widziałem ciebie Jacka i i PZT na żywo, bez, wiesz, bez, bez playbacków, bez żadnych pomocy, bez hype-manów. I wy po prostu, kurwa rapujecie, i ten, to, ten wasz rap jest taki, jak jest na płytach. Niektórzy Z... raperzy po prostu nawet nie grają, w ogóle puszczają MP3 i walą podbijają. Tak, tak, w no właśnie, tak się też tak, No tak. No tak. Słuchaj, Ja jestem w ogóle bardzo mam otwartą głowę, więc ja robiąc Wagon, próbowałem też tak robić. No. I nawet niedawno jakiś rok, czy dwa lata temu. Też grałem koncert z chłopakami i mówię: Tak, dawajcie, gramy z Empetrójkiem, zobaczymy, co jest pięć, no. Bo lubię eksperymentować mhm. I, i grałem, tak, ale no jednak, no to musiałbym od początku życia nauczyć się tak robić. Okay. No tak jest bardzo ciężko, jednak ten wykony moje mhm. y, y, są. Nie są identyczne mhm. takie jak na płytach. Okay. Czyli wiesz, ja jak wchodzę na, na koncert i już mam, bo w ogóle to, druga strona to jest to, że ja tych koncertów też w ostatnich latach nie zagrałem zbyt wie, byt wiele. Uważam, że wręcz bardzo mało. Mhm. Ale jeżeli już go gram, to gram po prostu już troszeczkę inaczej niż to jest na, mhm. na płycie. Okay. Troszkę te słowa, może nawet nieraz mi się zdarzy zapomnieć. To słowo, które mhm. trzeba, zamienię je winne, okay. ale mi to nie przeszkadza. Potem już się przyzwyczajam do tego zamienionego, więc jadę tak, Aha. nie? Potem się na tym łapię, gdzieś sobie obejrzę czy coś. No, to niestety tak, tak jest. jest. Ty masz skilla, i to jest też coś, co jest rzadkością mam wrażenie, bo tak jak sam wspomniałeś wcześniej, jak mieszkałeś w studio, są tacy raperzy, którzy żyją muzyką, i ja też ich potrafię poznać na scenie i też mniej więcej widzę co robią na Instagramie. Jest dużo dużo raperów, którzy mm. siedzą i katują w studio i bardzo mm. jest, jest to bardzo spoko i też jakby wiesz, koncerty traktują poważnie i robią próby i, i to ma ręce i nogi, bo jednak też uważam, że jeżeli ktoś daje koncert, no to nie jest do końca tylko odśpiewanie swoich piosenek tylko no jakieś show i, i jednak Warto tym ludziom dać więcej niż, niż jakiś kontrolowany chaos, bo bardzo często te nawet amerykańscy raperzy mają, no po prostu, nie wiem, kurwa, po prostu ludzie skaczą i ty nie wiesz, czy ten chłop rapuje, kurwa, bo on mikrofon rzucił już dawno temu i on skacze, no, i nie, ludzie skaczą drą ja Po takie koncerty, no jakby nie do końca mi się to podoba. Ale nie będziemy z tym walczyć. Może, może się coś jeszcze zmieni. Myślę, że rap zatoczy koło. Też mi się tak wydaje, i, w, i wrócimy do tych podstaw i no, zawsze jest tak, że przetrwają najsilniejsi, i, i akurat tutaj tym, tą, tym atutem y, przemawiającym za tym, żebyście to. Y, mówić, dinozaury, no, żebyście, żebyście przetrwali, i, i w ogóle żeby artyści rapowi przetrwali, no, to jest ta umiejętność podstawowa rapowania. Dokładnie. Bo kiedyś się skończą te, te pomysły na ten rap, który jest teraz i trzeba będzie wrócić do, do podstaw. Zawsze tak, zawsze mhm. tak jest i, i przypuszczam, że czeka nas to w przeciągu pięciu lat. Tak obstawiam, bo już gdzieś tam zaczynam patrzeć, że, że te bity nawet w Stanach się robią coraz bardziej klasyczne. Wracamy, wracamy do, do Twojej dyskografii niezwykle, niezwykle bogatej i różnorodnej i mamy, może nie jest to y, rok wydawniczy dla Ciebie, bo to jest, znaczy poniekąd jest, y, bo to jest rok 2008, nie wydajesz swojej solówki, natomiast y, wychodzi Płyta Kaimana Bluźnierca i to. wychodzi w, wychodzi w, w wytwórni. Juicy juice. Juicy juice, nagrania czy, i co? Tak, i to była, co, czy, to był, czy to była próba podjęcia takiego, wiesz, tej, tej drogi independent dla ciebie, niezależnej? No już chcieli, chcieliśmy, chcieliśmy było... coś działać, już, już tutaj było, wiesz, fajnie. No, oczywiście nie miałem jeszcze jakby możliwości takich, żeby zrobić to stricte samemu, więc robiłem mhm. to, mhm. za plecami miałem, słuchaj, fonografikę. Tak, wiem, tak, czy... tak, tak. tak. tak to fonografika ja jakby względnie... była jakby inwestorem tego mhm. wszystkiego, a my tworzyliśmy tak jakby... Label, mhm. który był jakby pod fonografiką, okay. i wtedy po prostu wydaliśmy płytę Kaimana, bluźnierca, robiliśmy pętam. No. Fajny to był też czas, robiliśmy klipy mhm. e, sami, żeśmy tutaj, tutaj wspomagaliśmy się właśnie Tygrysem. Ty kojarzysz Tygrysa? Właśnie to jest postać legendarna w polskiej klipomatografii, legendarny. nazwijmy to, ale nigdy nie miałem okazji poznać, nawet wiesz, znaleźć coś. na, na Legendarny, ja, naprawdę mnóstwo śmiesznych historii jak, związanych z tym gościem, ale... O, nie będę, nie będę tutaj... Może, może go odnajdę. Ale Od... naprawdę, fajne Aha. robił na tamte czasy rzeczy, fajną, fajne miał kamery. On był właśnie związany zawsze ze światem filmowym, mhm. więc on, te, te jego obrazki wyglądały pro, jak na tamte czasy, więc no, fajnie on był w ogóle tutaj z Kielc. Poza tym on... Mhm. Też współtworzył scenę kielecką okay. i kiedyś, kiedyś jeszcze właśnie za, w czasach um, wzgórza i to pierwszych, jakby tych, 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 tych początków, oni mieli ekipę z, y, o nazwie Schowani za murem. Dobrze, My potem dobra, się bekem mieliśmy na no oni dobrze, tak no. Wiesz, różne to były czasy, i, a my potem mieliśmy, że że oni się nazywają schowani do wora, mordo. <laughs> ale on mi to wybaczył, on dobra, mi to wybaczył. Dobra. Ja pozdrawiam serdecznie Tygrysa, robi zajebiste rzeczy teraz, nadal. Tak? W, tak. On, znaczy, on nie robi jakby teledysków. Tak, znaczy tak? możliwe, że też robi teledyski, ale ja widziałem, że on gdzieś kurde w kany w ogóle, gdzieś na czerwonym dywanie gdzieś odbierał jakąś Uła. nagrodę, czy coś takiego. Wiesz, on robi musiałby, filmy jakieś. ogarnąć, jakie jak są prawdziwe we, no no imię, nazwiska, on, jak... on jest naprawdę okay. dalej w branży jakby dość głęboko mi się wydaje tylko Aha. no bo w tych tak czasach to. nie było też za dużo, nazwijmy to, lotnych clipmakerów i, mhm. i, i też mi się zawsze takie trzy postacie, może nawet nie postacie, ale Grupa 13, mhm. e, czyli Dar, Dar, Dariusz tak. Szarmanowicz i, i właśnie o tyg i Tygryz i kurwa tyle. Mhm. I tyle słyszałem, że było ekip, ale, ale no to też fajne czasy, bo to też się fajnie rozwinęło wszystko. Ile teraz masz ekip klipowych z 500. No. Wszyscy co. Mają, każdy co ma aparat, może robić klip. Dokładnie. Ciekawe czasy. Dobra, to przejdźmy przejdźmy sobie rok później, czyli mamy mamy solo Kaimana i nagrywasz z Kaimanem Semtex. Czyli to też jest y, wspólny projekt, który też wychodzi z pod Juicy Juice i juice i. Y, y, i powiedz mi taką ważną mm -hmm. kwestię: gdzieś słyszałem, czy to Wini mówił, czy nie Wini. Czy ty ogarnąłeś, jakby, żeby Kaiman dobił na ten projekt 100%? Pamiętasz, z Winim? Tak, to tak? znaczy ogólnie to było tak, że Semtex to był bardziej tutaj, można powiedzieć, Kaiman ogarnął tą płytę, w sensie mm -hmm. był taki producent PRWRS. Tak, No to jest e Tak Tak. Oni robili już muzykę wspólnie, razem, mm -hmm. robili zalążki, więc wi większość pomysłów wydaje mi się, może nie, no może większość, bo kilka numerów ja tam wymyśliłem na ten projekt, mm -hmm. ale bardziej tutaj pamiętam było tak, że to Kaiman. Ja na tym projekcie jakby wsparłem jego pomysły i, i ich ten lot okay, na to okay, wszystko, okay, jakby, okay. jeśli chodzi o Semtex. E, a potem czekaj, przypomnij mi, co, co miałem jeszcze powiedzieć o tym. Jest 100%. Że... Nie nie, 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 nie. O to nie. pytałem. A... Że Semtek był, i ja sobie w tym uczestniczyłem. Kurde, nie wiem. Widzisz? Pierwsza zawieszka. Eee, no wiesz, dobrze, co? po godzinie eee. słuchajcie. Eee. Bałem się, że będę eee. miał pierwszą. Nie, nie, nie. No wiesz, to nie, nie, wiem, nie wiem, czy tam zaczęłeś jakiś wątek. Ja, ja jakby zapytałem o to 100% w 2007 roku. A właśnie, dobra, o 100% hmm. dobrze mówisz. I wtedy tak, masz rację. Eee. Wtedy ja jakby miałem jakby kontakt z winim, bo znaliśmy eee. się od. Wcześniej wielokrotnie hmm. się przecinali poza tym ja promowałem 100% w ich pierwszych w ogóle tak. od samego początku, można mm -hmm, powiedzieć. Mm -hmm. Pierwszą sesję 100% miał. Tedę, mhm. pamiętam i wtedy, kurde, zobaczyłem, że ja pierdolę, ale mają sesję. W ogóle ta marka, jak wtedy weszła 100%. Tak, 100%. To było Mówi, ja pierdolę, pewien jeszcze kiełbasa. Wtedy przyjechał Aha. kolega Tedego. i mówi, kurwa, słuchaj, Tede promuje teraz taką markę, zaraz robimy taką sesję, to, to będzie, kurwa, to jest grube, nie? I ja potem to zobaczyłem. Mówi, Jezu, ale zajebiście, ja też bym chciał. Tak, zazdrościłem TD, wtedy no, no. wiesz. Mówi, Jezu, on sobie promuje taką zajebistą okay. markę. No i akurat wini do mnie też się odezwał, i ja jako drugi promowałem 100%, Aha. no i przez to miałem konekcję już z nimi, i tak poznałem Kaimana z, z, z Wincjuszem i zabrałem go i wkręciłem mm -hmm. go na projekt 100%. Mocny, mocny był ten numer, pamiętam. Zajebisty, że to się... zajebisty klip, zajebisty tak. czas. Słuchaj, to były czasy naprawdę grubych melanży. wini w ogóle wtedy był. Ja w ogóle bardzo chciałem też jakby z nimi i lubiłem z nimi mm -hmm. współpracować, ponieważ wini w tamtych czasach był kopalnią. Odklejonych zajebistych pomysłów. Tak. Jakby, jeśli chodzi o. On, on dużo pomagał, dużo sugerował. On miał mega rewelacyjne pomysły. Gdzieś jakieś były. Mm, słuchaj, wtedy ten klip to był na dachu, gdzieś było widać całą stocznię. Oni tam wszystkie stoły pownosili, zrobili jakby takie wesele, kurwa, My tam owoce. na tym, nie? To było jak na tamte czasy dla nas naprawdę coś. To był. Czekaj, bo, 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 bo to jest inny klip. Oj, przepraszam. To jest, tam był tom jeszcze. Tak, tak, tak. Dobra, dobra, to dobra. Jest to ty coś... mówisz o 100%? Tynki. Pierwszym, 20... Okay, dobra, Kaiman z dobra, Laską dobra, na smyczy, dobra, to... na łańcuchu. O, Tam był o, to wtedy kaczor. też chyba się dostało mu za to, że był. Z no tą... tak, tak, tak. Właśnie do, do tego też piję, że to, <laughs> no. że to były takie. Że tak patrzyło środowisko no. na to, i kurwa, dupa na smycz na łańcuchu. A podobno wini no. to wymyślił, mm. że, że tak, będziesz w futrze będziesz miał ładne to jakby na teraz na się odnieśli do tego, jak na przykład BDS wychodzi yy, w, w, w jakimś tam strojach, czy tam już nie, nie BDS, Ach, no wszyscy no. raperzy bo już ta stylizacja, to oni by mieli przejebane. Wtedy No nie mieliby życia na pewno. No, oni by no, mieli przejebane. Zaraz. Tylko, że właśnie. To, to było najlepsze, znaczy najlepsze, to, to, to nie było najlepsze, ale to było, to, to było tragiczne, że za oceanem takie rzeczy się działy od początku. No. Jakby wiesz, okładki stare, już naprawdę nie chcę wracać do tego, ale nawet lata 80., chłopy obwieszone łańcuchami dupy dookoła, wiesz, jakby to było takie, z jednej strony trochę pastisz, z drugiej strony e, raper był samcem Alfa i, i wiesz, i, no i tak to miało wyglądać, a w Polsce ciągle było tak, że nie, mm. co, za dużo to. No, nie no ale to fajnie, że dożyliśmy czasów, w których już naprawdę. Chociaż, wiesz, jakby. Kurwa, możemy sobie. Wini, wini nigdy nie, jakby wiesz, nie brał jeńców, i, ale mm. do Winnicjusza przejdziemy już mm. za momencik i teraz jeszcze z tego roku mm. e, po tym Semteksie. To jest rok 2009 mm. i słuchaj, i, i, i mam, mam wrażenie, że ym, Następuje pierwszy zapon poważny, czyli tedy wypowiada się krytycznie o, o trasie wzgórza, ty gdzieś tam na to reagujesz i mhm. aha, zaczyna się jeszcze oczywiście bif Jacka mhm. i IP. I, i mhm. e, największy polski bif w historii, nie do przebicia uważam, mhm. e, na, na długo, długo, długo. I no i masz jakby swój udział w tym wszystkim. I wy, wy, właśnie Ja no ogólnie Jacek, ci... to się podłączyłem się po to, wiesz, no. i, ale wiesz co, po czasie. To było bez sensu w ogóle, to co zrobiłem moim zdaniem. Podłączyłem się, bo chciałem stanąć w obronie mojego zespołu. Tak. E, no, poczułem I po się po prostu poczułem się wywołany, w, tablicy, i no. po prostu nagrałem okay. na niego. E, Dobry i dies. tak dalej, i słuchaj, to była cała ta historia z tym, mhm. z tym, z tym, z tym. Nie wyruchałem ci panny, no to to mhm. też było mhm. dość mocno, długo się to ciągnęło, mhm. ale to chodziło, powiem wam o co to chodziło. Wtedy chyba usłyszałem nie wiem, to była chyba taka sytuacja, że gdzieś w Stanach Bigiemu ktoś Aha. wyruchał panny. Jak to było, weź mi To znaczy tak, no tupak podobno wyruchał tą żonę Bigiego, tą fake team. Fate, Fate ja, ja z tego to zaczerpnąłem. Okay. Czyli nie to... było takiej sytuacji w ogóle, okay. jakby, ale wiedziałem, że Jacek. Po... Oczywiście znałem tą dziewczynę aha, i ten, i aha. wiedziałem, że Jacek jest. Okay. Mocno Czyli tą po prostu dziewczynę. zrobiłeś to na tupaka. I... Tak, tak, ja to zaczerpnąłem. <noise> Dobrze, i mam mówię, A ja sobie powiem, ja sobie powiem, okay. że, 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 okay. wiesz, że to zrobiłem, a co mi się stanie? No, znaczy, mm -hmm. wiesz, w ogóle nawet mm -hmm. do tego nie przemyślałem. Okay. Zrobię tak, bo mm -hmm. tak jest fajnie i, i to, go, no bo to, to go zaboli. No bo to, to go zaboli, no. wiesz. No. No. Nie? A, no, i, no, i, no i wydaje mi się, że jednak to go zabolało. Okay. No, jakby, myślę, no, że to zawsze sieje ferment. No i dlatego on po tam potem mocno też no. się od, wiesz, odgrywał mi. No a mi to nie wyszło chyba na dobre w tamtych czasach mhm. ogólnie, bo potem to już była z Aha. tego Membeka i w ogóle wiesz, bo ja potem powiedziałem, że ja jednak tego nie zrobiłem, ta, ta, ta. to dużo ludzi zarzucało mi, że kłamiesz teraz, e, zrobiłeś Aha. to, ale chcesz mhm. się wybielić mhm. czy coś w tym stylu. No a rzeczywiście ja poleciałem tutaj na tupaka po prostu i na biegiem. Ale ty musiałeś się tłumaczyć, bo tupaka już później nikt nie weryfikował. No. Bo tupaka zastrzelili. E, Okej, okay, bo ten, ten Dis był dobry. Ja go na przykład lubię. Mhm. To jest nie tak, że teraz będę. To coś ci powiem ciekawskim, mi no? zawsze Disy wychodzi. Jak robię płytę czy robię muzykę, to nigdy tak mi nie siadł kawałek, Aha. jak robiłem na kogoś Dis. No. Wtedy, kurde. Wtedy to siadało. Dlatego wtedy... ja uważam od zawsze, że to najbardziej uwalnia instynkty pierwotne w raperach no. i wtedy chcesz go kurwa zajebać na no. tych, na, wiesz, na linijkach i, w, i nie kalkulujesz w żaden sposób. Dlatego uwielbiam bify i disy z tamtych czasów, bo teraz się tego nie robi. Tylko dlatego, że jakby miałem wrażenie, że wtedy raper chce kurwa przeskoczyć siebie 10 razy, żeby tylko pokazać, że jest lepszy. Dokładnie. Dlatego uważam, że to by jest potrzebne, bo rap to rywalizacja, tak samo znaczy hip-hop to ogólnie uh -huh. rywalizacja. I to mi się podobało, jakby czekałem też, czy Jacek odpowie, ale kurwa Jacek tobie nie odpowiedział uh -huh. chyba w ogóle muzycznie. Uh -huh, uh -huh. Natomiast odpowiedział później Ryśkowi 20 tysięcy razy. No ich BIF jest też uważam dziełem sztuki, jeżeli chodzi o rap. Tak, do płyty powstawały w ogóle. Tak, tak no to jest kurwa nie do pomyślenia. Uh -huh. no. I, i Ryśek płyta, i Jacek płyta, no to jest, wiesz, jakby... Nie, z, nie zanudzić, nie zamęczyć tematu na albumie, znaczy to nie był album. To jest sztuka, uważam. Obrażać kogoś kurwa tak długo, żeby zrobić, z tego żeby zrobić z tego album, niesamowite. W sensie naprawdę uważam, że to jakby sytuacja była chujowa. Mm. Szczerze, bo ja uważam, że to nie jest spoko, jak się przenosi na grunt prywatny, życiowy. Natomiast uważam, że muzycznie no to była uczta dla całej Polski. Każdy to mm. sprawdzał. Tak? Ja czułem wtedy, że. To mogli czuć słuchacze w Stanach, jak Bigi się lisował z Tupakiem, bo kurwa, tak bym to no. też okrasił, takim mhm. polskim bifem Bigiego i Tupaka polskiego. Nie mhm. lubię też mówić, że coś jest polskie, ale mhm. żeby było łatwiej zrozumieć, bo uważam, że obaj też mieli wtedy wysoki poziom i chcieli sobie skoczyć do gardeł na, na trakach i to było mocne. Fajnie by było, gdybyśmy się teraz wszyscy pogodzili. Tak jak ty z Jackiem uważam, że to była super, super akcja, ja też, też do tego przejdziemy, ale, ale no. Zajeżdżać na trakach, to, to fajna sprawa, tyle, żeby później nie, nie skakać sobie do gardą na ulicy. Chociaż to też ciężko, jakby od siebie oddzielić, bo, bo jednak jak czujesz to też mam wrażenie, dlatego kawałki kiedyś były takie trochę inne, bo jak czułeś ten struggle, że mm. kurwa jest źle i chujowo. Zawsze chyba na artystów tak to wpływa dobrze, jak jest, jak jest chujowo. Tak, mi się tak, wydaje. tak, tak. tak. Ja Moje najlepsze numery powstały podczas tego, jak mi było najgorzej. Nie wiem, mm -hmm. Papierosy powstały w moim. Tak, papierosy, wjeżdżam od razu, zamykamy temat Semtexu. Mm -hmm. I, I tutaj jest taka dziura, w sensie jest, jest luka trzyletnia. To był ten okres, kiedy ty byłeś w Anglii, tak. 2009-2012? Tak, miałem taki okres, ale to wtedy to się łączyło też z tym, z tym takim ciszą w branży w ogóle i w całym mm -hmm. hip-hopie. Ten hip-hop tak troszeczkę był, ciężko było ogólnie. Mm -hmm. Nie było nic ciekawego i nie wiadomo, co się Aha. miało wydarzyć. My wtedy też żeśmy kminili różne rzeczy, no ale ja dodatkowo jeszcze gdzieś tam perypetie swoje życiowe, no i wiesz, no musiałem wyruszyć gdzieś mhm. za pieniędzmi i wtedy mhm. wyruszyłem do, do Anglii. Tam pracowałem półtorej roku, około dwóch lat. E, no i tam się jakby no, stawałem na nogi, że mhm. tak powiem, ale w międzyczasie robiłem też muzykę, muzykę. sobie. Dobra, a tak po czym wróciłem? No. No, nie, nie, do końca. Do końca po, czym, ja po czym wróciłem do mhm. Polski i nie wiem, jak to było. A, wypuściłem papierosy na początku wypuściłem nie jako klip, wypuściłem jako singiel. Mhm. Bez klipu, bez niczego. To to na, us... na YouTube poszło? Tak. Okay. I to usłyszał wini. Okay. I wini mhm. do mnie zadzwonił. I albo już teraz dokładnie nie pamiętam. I mówi tak, albo tak, wypierdol to kurwa szybko z internetu, nie? Widzę wy, jak mi wy... to wypierdol to. Bo robimy do tego kurwa okay, nie, okay. show, nie? Wini, wini poczuł krew, no. no. i chyba tak to było, że, że, że zostało to usunięte i do, jeszcze do, do. Okay. raz wy, okay. był kontrakt wtedy na płytę okay. i, i wjechały papierosy. Papierosy? I, i wtedy był, było mocno. Wtedy no. poczułem, że wracam. Wtedy dostałem z, ogromny props od tak. sceny, że no, no, no bo... No jednak papierosy to są papierosy. No, Uważam, że wtedy, to jest top topka, no. jeżeli... Nie wiem, musiałbym zrobić sobie listę, żeby mm. to gdzieś e, próbować przestawiać, ale jak teraz myślę, to wydaje mi się, że to jest cała, numer jeden. Cała prawda, cała historyjka, bardziej tak, prawdziwy, no, rapowy, rapowy prav... polski numer. No, kurwa, po jeżeli to, to poszło. A propos filmu, właśnie mm. jakbyś zrobił film o sobie, czy ktokolwiek chciałby mm. robić film o raperze, to kurwa, tak jak ty nagrałeś papierosy, czyli cała prawda, kurwa. Bez, Bez niczego, po prostu tak, tak jak tak. jest. Podaj, proszę uprzejmie. Dokładnie. Było chujowo, to pokazuję, że było chujowo. Nie, nie, nie koloryzujemy no. tego. I, I faktycznie papierosy chyba rozjebały klimat w polskim rapie. Fajnie I też... było. Dużo propsów, było naprawdę mnóstwo. A czułeś, fajne. że wracasz wtedy? Tak, tak. Artysta? Wtedy wczułem się dobrze, wreszcie z tego było... Tak. Bo po... zjechałeś, zjechałeś do Polski te... i płytę robiłeś z Winim w tak, Polsce. Tak jest. O, wini, wini, tak jak e, zacząłeś mówić wcześniej, Wini zawsze był e, mega pomysłowy i, i jakby widać tutaj tą, e, e, tą inicjatywę Winicjusza, który na pewno no, pomógł i przy okładce to, i przy wszystkim. No, tak jakby cała ta oprawa. To też wyglądało wini, jak inny typ. No bo słuchaj, to, no, no te stare no, pierwsze klipy Winiego, no to do tej pory no. nieraz sobie tam odpalę, no to to no, tak. są po prostu dzieła, mhm. jakieś Klip typu, nie wiem, rzucam. Mm -hmm, nie mm -hmm, mm -hmm, tak, czy? oczywiście. I w ogóle, no to to są gdzieś go w lektyce nie są, czy coś. Tak, no, tak, on, tak, on, tak. on pierwszy wchodził w hip-hopowy, on był hip-hopowcem, jakby. Tak. Ale jest bezkompromisowy, nie ma. Ale mimo, wjeżdżał, wyjebane, tak wjeżdżał tak na grubo mm -hmm. i to było jego siłą mm -hmm. mocną. Też czasach. miał wyjebane w to, że ktoś coś mógłby o nim powiedzieć, no, mm -hmm. bo on też nie czuł się raperem. I to mhm. też było chyba dla niego ważne, że, mhm. że jest po prostu gościem, który chce robić jakiś performance. Mhm. Można by to trochę tak nazwać jego karierę rapową, że to nie do końca jest kariera rapowa, ale to wszystko jest mega przejebanie ciekawe i, i w ogóle postać Winicjusza to też kurwa zasługuje na, no. na jakieś dobre kino. E, ale faktycznie Rap Not Dead w 2012 roku, przezajebista płyta. Ja osobiście uważam, że jedna z najlepszych twoich, jak nie najlepsza, też przynajmniej w moim, wiesz, prywatnym odczuciu, nie, nie było numerów do skipowania. Bardzo i... fajna płyta no. i nawet nie. Bardzo długo nie słuchałem tej płyty. przed wczoraj ktoś ją mm. ze znajomych wrzucił i e, zobaczyłem sobie i wróciłem przedwczoraj, słuchałem tej płyty, cały mm. przesłuchałem ją od deski do deski i mówię tak, ja pierdolę, to kurwa, naprawdę jest mocna płyta. <laughs> mocna, mocna, no, to jest, ale. Właśnie Więc czu... polecam, słuchajcie, kto jeszcze nie, nie słyszał dawno dead. dead, wbijcie Rewelacja. na, na spot i posłuchajcie tej płyty, bo jest naprawdę mocna, nie? I tutaj też poszła zaczepka w stronę Tedego, minęły te, te, te tak, parę tak, lat. Tak, tak, W tym numerze bajka o tym, że czas nas zmienił. Teda i, 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 i tak, Kozak. Tak, tam chyba było coś takiego, nie kupisz mnie za... Wszelką cenę, sorry ziom. Nie, nie kupisz mnie za każdą cenę, sorry ziom, nie jestem tedy. To była takie też odbitka jeszcze tych Aha. wszystkich rzeczy, bo potem to, jak tedy, jakby tam wrzucał różne rzeczy i cisnął Aha. mnie, no to jakby on miał poklask mocny. Ja tak. byłem bardziej pod spodem, więc mi, mi to do, dokuczało mi to jakby i wiesz no. o co chodzi, więc ja chciałem i dalej, wiesz, niepotrzebnie i w ogóle wtedy jeszcze miałem rozmowę nawet z Winim, bo Winim wtedy kolegował dość mocno mm -hmm. wtedy i mówi, no kurwa, no słuchaj, no ale jak ty kurwa zaczynasz płytę kurwa i, i, i ty mówisz, kurde, wiesz, to jest mój ziomek, kurde, tutaj już działamy, a ty, no we, no może to zmienić, czy coś, ja mówię, kurwa, no to mordo, to robimy prawdę, czy, 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 czy chcesz zmienić moje no. teksty, nie, no i to, to, to zostało jakby, nie, no ale tak było. Ale, ale dlatego ta, no dobrze się uparłeś, bo uważam, że dzięki temu ta płyta jest jaka jest. I e, dużo się wydarzyło, w, myślę, że w tym roku u ciebie, jakby pokazałeś siebie na nowo w kilku odsłonach też. Mm -hmm. <laughs> żałuję, że trochę tak miałem mało czasu, żeby przygotować sobie... Pytania, bo bardzo chciałem przygotować pytania od innych raperów do Ciebie. Mhm. Jedyne, co y, rozmawiałem y, tak w luźnej gadce z, z Jarkiem z, z Dwóch Sław. I, I mówię Jarek, weź mi jakieś pytania, które byś, co O co byś chciał Boriksona zapytać? Zapytało jedną rzecz, która była za długa y, i zapytało drugą rzecz. G, 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 I muszę zapytać, no, czy tj. lubisz dalej, czy, czy dalej lubisz nabieżnie bież, na ostrą pizdę? <gryw> tak, tak o, ostrą kurwę. <gryw> to ostrą kurwę, czy ostrą, pizdę? Ostrą kurwę. Lubię na bieżni. Ostrą kurwę. Chyba tak. Tak, tak, na pewno. Tak, lubię strasznie. Ostatnio biegam ogólnie. To jest znowu, bo ja mam takie etapy w moim życiu. Teraz mam znowu etap, że, że troszeczkę gdzieś tam do tego sportu mnie ciągnie. No. Chciałbym się poruszać, ale to chyba już z racji tego, że jestem już. Mój wiek jakbym skłania do tego, żebym, że muszę, muszę się troszeczkę rozruszać. Jasno. Więc odpowiem na to pytanie tak. Bardzo lubię na bieżni ostrą kurwa. Ojej, dokładnie, Za, zachęcamy do, do aktywności fizycznej wszystkich, wszystkich raperów i nie raperów. Kolejna rzecz, kolejna rzecz z, tego, z tego roku to sukces twojego numeru na, Dona, twojego na, Donata. na Donatanie, na Donata. Równonocy. No. Tak. Jak na ten czas, te, sprawdzałem wczoraj, ten, ten klip ma teraz 42 bańki, to oczywiście nie jest dużo jak mm -hmm. na te czasy, ale mm -hmm. wtedy to był wtedy rozpierdol, było Leciało, kurwa wszędzie. Tak. No, no to, to było coś takiego, że w ogóle ten kawałek to odleżał u Donatana w szufladzie, kurde, dużo długo, mm -hmm. bo ja ten utwór nagrałem bardzo. przynajmniej rok, a może i nawet. Ale nagrywałeś to już pod równonoc? czy. Nie. W ogóle... Wcześniej, nie. bo Donatan okay. już wcześniej do mnie się kumał, żeby robić wspólnie coś. Mm -hmm. Czy to projekt, czy to jakiś ten. Zanim jeszcze Donatan w ogóle nie był na... mm -hmm. wyhajpowany mm -hmm. i... i nie osiągnął swojego sukcesu, to kumał się do mnie i robiliśmy różne numery i między innymi właśnie. Ten numer został zrobiony, mm -hmm. i to było tak, że moja zwrotka była nagrana jak na prawce, na próbce już bardzo. Dawno, czyli jakby w, mm -hmm, o wiele wcześniej niż, niż te, on realizował chodziło. projekt mm -hmm. równonoc. Okay. I po tym, żeśmy wrócili do tego, odkopali to, on to wysłał z powrotem, mówi, ty Tut, tutaj mamy numer, kurwa, to będzie rozjebane, ja tutaj dogram e, tych, tych z Persiwala, mm -hmm. e, tych i, i tego. No i ja tutaj znowuż automatycznie druga rzecz, którą zrobiłem, mówię, dawaj kajman, zrobimy, mm -hmm. weźmiemy kajmana jeszcze za ten numer. I też automatycznie wciągnąłem, bo wtedy z nim mocno ziomkowałem. Mm -hmm. Nie wciągnęliśmy kajmana, kajman dograł swoje okay. kwestie i no i wtedy też osiągnęliśmy mega, można powiedzieć sukces z no tym, to... tym, tym, tym numerem, chociaż też on był taki odebrany troszeczkę, że to jest taka wiocha, bo tam te, no. te kobitki, to Lamborghini. Ale myślę, że bardziej przez klip. Jakby to no. bardziej klip was skrzywdził no. tym wszystkim i to w jaki sposób Donatan to opakował. Ale ja powiem ci, że tam żeśmy odcięli sobie jakiś, Aha. bo Donatan tam za bardzo nie chciał się dzielić. Zresztą są z, 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 z nikim się nie, nie dzieli niczym. Tak. <laughs> ale, ale wiem, że tam było, było trochę rozkminnego Aha. o jakby kontynuowaniu, bo Donatan w ogóle chciał, żebyśmy uczestniczyli jakby w promocji mocno tej płyty, mhm. m, tylko no za, tak, za, za, za tak zwane frytki. No, tak. no i my wtedy. żeśmy ale lepiej za frytki. No, znaczy nie wiem, czy było to dobrze, że czy to było dobrym ruchem, że my żeśmy odpuścili to, czy nie, ale chyba dobrze. Tak. I powiedzieliśmy, nie, nie, to, to my odpuszczamy, ale i tak. Dzięki temu numerowi pograliśmy trochę koncertów takich, wiesz, jakby już bukowali po prostu nas, żebyśmy grali przede wszystkim jakby ten numer. Więc tam swoje, żeśmy sobie też z tego sukcesu odcięli. Dzisiaj byś grał na przykład właśnie w Energy 2000 i byłoby napisane Borikson, Kaiman, twórca tu. Nie lubimy robić. I kurwa jeden numer, 17 razy. Ale tak jest do tej pory, słuchaj, ja w ogóle... A właśnie grałeś ten numer... Kurwa jakoś ostatnio na koncercie? Nie, nie nie nie, 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 nie. ma czegoś ja takiego, nie takich Za dużo tego masz kurde, żeby to grać Tak, tak, rzeczy, tak. No? Raczej jakby ostatnie koncerty, które grywam to, to gram z moich aktualnych, no okay, no okay. rzadko okay. wracam. Kiedyś w ogóle tak myślę, że może zrobię taki koncert, który będzie jakby przekrojówką mhm. całej mojej twórczości, ale no... no. Nie wiem, czy to ma rację bytu, czy jakby to wypaliło. Kurwa, no ale... ja miałem taki pomysł hmm. kiedyś, żeby taki trybiut robić dla artystów. Hmm. I hmm. nawet z jednej strony, tak, artyst. Znaczy, to oczywiście nie jest wymyślone. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle coś takiego jak Hip Hop Honors? Coś takiego, taka gala oh, no, wręczenia nagród, znaczy, uhonorowania tak naprawdę e, twórczości co po niektórych artystów amerykańskich, to, to jest jakby inicjatywa takiej stacji muzycznej VH1, okay. e, VH1. Mm -hmm. I, no I na przykład w którymś roku tam było, nie wiem, pięciu artystów amerykańskich typu, nie wiem, jakiś Nas, nie wiem, Wu-Tang Clan, bla, 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 bla i jakby oni sobie siedzieli w loży, patrzyli sobie i młodsi e, raperzy albo inni raperzy po prostu wykonywali ich utwory, okay, własne interpretacje. To, trochę tak zro zostało zrobione tymczasem EB, ten projekt, e, m, który wyszedł tam z Sokołem z Sitkiem. Mm -hmm wtedy mi to trochę podcięło skrzydła, bo bardzo to chciałem zrobić. No to był zrobić. fajny projekt też. To był super projekt. Ja uważam, że taka wymianka właśnie zwrotek czy własne interpretacyjnych numerów zajebiście siadają, ale taki trybiut dla, dla tych najbardziej zasłużonych uważam, że można by zrobić w Polsce i... Nikt mi tego nie zrobi, bo będę wyciągał konsekwencje. No ja to, to, to zrób mi to po prostu. Zrobię Zrobię ja Benefis to się będzie nazywał. Benefis Boriksona. My możemy, możemy tak zrobić, ale to by było, to by było na pewno mocne. Mm. I słuchaj, jakby jest, jest taka prawidłowość trochę za, zauważalna u ciebie, że po tym sukcesie. U producenta tak naprawdę na składance, u Donatana później skakujesz na drugą składankę na Rozbójnika Babę i też robisz I numer magnez i, i też jebło. Tak. E, e, a jeszcze wcześniej poznałeś popka na, na, na swojej płycie tak jest. Rab Not Dead i poleciałeś e, robić. To, to poleciałem do niego do Londynu. Ja to był ogóle... pierwszy kontakt z popem. Tak, tak. To było w ogóle takie, że ja, ja w ogóle, mi się wydawało w ogóle, że Popek po tym, co ja tam wyprawiałem w tamtych uh -huh. czasach z różnymi, <laughs> e, z różną muzyką uh -huh. i robiąc hardkorową komercję i, i wszystko, uh -huh. więc ja byłem w przeświadczeniu, że Popek w ogóle nawet nie chce ze mną w ogóle kurwa robić uh -huh. żadnej muzyki. Uh -huh. bo Więc że on robił hardcore, hip-hop, to, to było najcięższe. Wtedy naj... robił, no nie no, robił jeszcze takich głup głupot. No garażowych. No, wtedy heavyweight szło tak, no to tak, to, tak, ale to tak, było, tak. kurwa coś to naprawdę było wizualnie to też było groźne takie fajne no. było oni naprawdę to robili kozacko Aha. no i ja byłem zajarany, ja zawsze byłem fanem kurwa firmy i w mhm. ogóle tego wiesz ja też się wywodzę z ulicy jakby też mhm. miałem doświadczenia takie może nie to, że byłem złodziejem kurwa kieszonkowym ale e, obracałem się mocno w, w w świecie mm -hmm. kryminogennym, o, mm -hmm. że tak powiem. Mm -hmm. Więc ja się jarałem mega popkiem i przede wszystkim popem jakby. I zadzwoniłem do boskiego Romka i mm -hmm. mówię tak, słuchaj, Romek, zapytałbyś Popka, czy on by w ogóle kurwa chciał ze mną mm -hmm. nagrać. No i Romek zadzwonił do Popka. Yy... No i załatwił mi można powiedzieć. znaczy mm -hmm. da, dał mi kontakt mm -hmm. nie ale Romek potem jeszcze zadzwonił do mnie musiał słuchaj załatwiam Popa ale ja też jestem chcę <grym> <kraju." Ja> <grym> Romek się Romek. prosił no, ale mówię super okay. No nawet nie potraktowałem tego jak prosiny okay. okay. ale mówię kurwa mam dwóch ziomali z firmy zajebiście Aha. robię kurwa wreszcie kurwa numer z Dobry jest z kurwa fajny. Tak kurwa go Ja też kurde bardzo go lubię i wtedy było coś takiego że ja pojechałem Popek mnie zaprosił do siebie do Londynu no wtedy Pop to był królem ulicy tam w Londynie. To, 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 to Właśnie, jest... bo dużo osób tak, nie staje sobie oni, sprawy. Oni w ogóle z tego, że robią jakieś był, tam o no. Popku filmy, tak. coś, ale to, to, to jest kurwa, to są jakieś, kurwa, to jest komedi komedia, to ko sam w domu. Prawdziwy, no. kurwa, Popek, to był wtedy. Kurwa, co, co się działo, jak on robił różne fajne rzeczy, ale co ciekawe, przyjechałem do Popka do domu. On się oczywiście gdzieś tam ukrywał, on zawsze był, to było hardkorowe. Mm -hmm, mm -hmm. I pamiętam, siadłem z nim przy stole i ja mówię, Popek, ale. Ty ze mną się zdecydowałeś, dziękuję Ci za to, że, że w ogóle no. mogę tu być, kurwa, wiesz? Nie, no. on mówi jak to, kurwa, to ja, ja słuchałem, kurwa, twoich kawałków zawsze, to ja mhm. jestem fanem. I wtedy, I wtedy, kurwa, Popek mi powiedział, że on był fanem hardkorowej komercji, no. jakby, nie? I to mnie zgniotło, mówię, jak to, kurwa, taki gość, kurwa, król ulicy mhm. może być fanem Haka, nie? On mhm. mówi, kurwa, to ja chciałem właśnie, zajebiście, że się odezwałeś, kurwa, jesteś moją inspiracją, nie? Oh. No i wtedy, kurwa, jak już to poszło, no to już poszliśmy w melansz, pamiętam wtedy, poszliśmy w naprawdę gruby melansz, Popek mnie gdzieś karmił. Ja pamiętam wtedy, to była taka sytuacja, że jesteś, ja już byłem wykończony. wykończony, nie, nie mogłem dorównać Popkowi oczywiście. I pamiętam pierwszy raz w życiu miałem taką sytuację, że byłem tak wykończony, że nie mogłem już chodzić po prostu. Ale już nie mówię, że byłem tak najebany. Aha. Tylko już byłem tak wykończony, zmęczony. I, i Popek mnie zabrał do takiej kurczakowni. to takiej bardzo klasycznej, najprostszej kurczakowni w, w Anglii, Aha. w Londynie. Najtańszej, jakby, nie? I te kurczaki, takie, <laughs> skrzydełka z kurczaka, nie? I wziął Aha. taki wielki kubeł tych tych. I ja pamiętam, byłem tak, siedziałem, wziąłem to skrzydełko, zjadłem jedno, drugie i nagle tak. O! poczułem, że to skrzydełko daje mi siłę, nie? I tak ua, wiesz, ja mi mówię tak, Jezu, kurwa, mam w siły, dobra, jedziemy dalej. No i pojechaliśmy dalej i on mi tam oczywiście miał mnóstwo kumpli, którzy mieli różne hodowle, różne rzeczy, do więc to wszystko pierwszy raz mogłem sobie no. widzieć na oczy tych wszystkich ziomali, to było mm -hmm. dla mnie mega, mega fajne, kurde, mm -hmm. mega fajne doświadczenie, no i tak się moja przyjaźń z popkiem zaczęła no ale to było tak, jak Aha. mówię, spo, troszkę przed gangiem, więc to w ogóle Aha. jeszcze wtedy nie, nie myśleliśmy o gangu, nikt o tym nie, nie no, gang, no, bo trzy to lata wszystko później. wymyślił jakby Byku. Mhm. No, Aha, zaraz do, 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 do tego przechodzimy, powolutku, mhm. bo tu mamy 2014 rok i masz New Bed Life, czyli, czyli to jest drugi album Uwiniego. Tak. Zajebisty też album, ale mhm. taki też mam wrażenie, że jeżeli patrzymy na całą dyskografię, to taki on już, był. O, on już. No, Wiesz co, możliwe, że był przemylczany, ale to też był New Bed Life to nawet mam dziarę, to mi robił w ogóle łyskać łyskać czy zmorwa pojechałem kiedyś do Chicago i, i to dostałem o. od niego w prezencie bardzo go pozdrawiam serdecznie i niedługo do ciebie tam przyjeżdżam jeszcze na jakąś dziareczkę bo on działa dalej tak tak jest e i New Bed Life to była płyta ze psucia mojego to było mhm. To, to tam był naprawdę gruby melanż, pamiętam, Tak, ja, w, ja wtedy melanżowałem bardzo mocno, pamiętam Aha. wtedy poznałem się z chłopakami z Koluszek też poniekąd i u nich, przez mm. oczywiście przez Mateo to jakoś było, mm. bo to była koneksja ze 100% najpierw, mm. potem tam Wiśnia ze 100%, nie wiem czy kojarzysz taką dziewczynę, ona się wyjechała no grubo i się połączyła z, z, z Manią Aha. Aha. E, Aha. i tak dalej. Ja przez te koneksje wszystkie tam Trafiłem do Mani, do studia, okay. do koluszek, mm -hmm. gdzie odbył się jeden z lepszych melanży mojego życia. Tam było wąchane z noża, to już te to, 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 to historie były naprawdę mocne. Wąchane z noża. No i to okay. była właśnie ta płyta Bed Life okay. to było mocne, to było mocne i no możliwe, że ona przeszła. Trochę, chociaż kurde, czy ja wie? Nie, nie, no, tak, na, na pewno to, nie przez Dalej, dalej, dalej było no. tak, jak mówisz, Aha. że nie było y, czegoś mhm. nie wiadomo co Był nie było że było normalnie, Był, szło no, to no. dalej, ale no było i w ogóle okładkę tej płyty robił, e, bo, bo wtedy z... wchodził nie, 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 nie walczył z osą, mhm. znaczy wtedy jeszcze chyba nie było osą, mhm. e, i to oni robili i wtedy pamiętam, bo wtedy wchodził Instagram. Tak. Tak, to tak, był tak, czas, kiedy wchodził aha. Instagram i oni Dla wymyślili, nowość, no? że kurde, zrobimy tą okładkę, że to jest, że to jest Instagram. Instagram. Cała, Instagram, ta, no. to są Instagram, ja tam miałem te lajki, like y, mm -hmm, y. mm -hmm. i na tamten czas to. To było fajne, bo ta, ta, no? ta okładka to, zaje... tak. to była lepsza kurwa chyba niż ten album, tak naprawdę. Wiesz, ty, tak, Nie, taką... no było mega świeże, jakby no. też to zdjęcie jest przejebane. No. Czy Vini też maczał paluchy, jeżeli chodzi o kreację tego zewnętrzną? Eee, nie, właśnie nie. Vini był trochę wkurwiony wtedy, pamiętam. Wini mówi, po co chcesz z nimi, jak my tu? Mamy kopalnię pomysłów, po co chcesz okay. do Warszawy jechać i robić tam mm -hmm. coś, nie? No ale ja wtedy byłem zajarany, ja już poznałem, wiedziałem, że oni coś robili, Bartek. Wiedziałem, że Bartek jest kocurem po prostu mm -hmm. i chciałem z nim współpracować okay. i, i po prostu zrobiliśmy to. No i Bartek też zrobił całą motoczkę, pomagał mi teraz przy najnowszym przy albumie, na nie? Tak jest. Awesome Studios. Tak jest. Dobrze, to mamy rok 2015 i królowie życia, nie? Gang Albanii. Po, powiedz mi, po pierwsze pyta no. pytanie. Jak, jakby czy pamiętasz ten moment, w którym się znalazłeś w gangu Albanii? Ja też wiem, jak to było bardzo. Tak, bo ja sympatyzowałem z bykiem po nagraniu magnesu. magnesu. My żeśmy sympatyzowali dość mocno. minialiśmy, co by tu zrobić, żeby rozjebać mm -hmm. branżę. No i Byku mm -hmm. nam bardzo mocno świrował i, mm -hmm. i chciał coś zrobić. I w pewnym momencie byku zobaczył, bo wtedy wyszedł kawałek brudna Dariana Mateo yes. z Popkiem. I to, to tak. było. To tak naprawdę inspiracja ten do, kawałek maggie, to była niego, inspiracja no. do stworzenia gangu tak. Albanii. Mhm. Bo wtedy naprawdę ludzie zwariowali, jak zobaczyli tego świniaka. By, by, to on... była Brudna Dariana z Mateo, i, e, i, i Robert wrzucił taki numer z Mateo, na, 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 boże, tak, z popkiem tak. na Sylwestra, że się kurwa kręcił. la, 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 la lada, lada, Tak, no. tak, tak, ale to już było inspiracją Brudnej do, Dariany. To... Tak, tak. Gdyby tak, nie Brudna Dariana, to by nie było tego i nie byłoby gangu. Dokładnie, dokładnie. Więc można powiedzieć, że Mateo miał. Maczał w palce w powstaniu gangu, gangu Albanii. Jakby no, dał no, inspirację W sposób tak. No. No, no, i, no i wtedy pewnie wydaje mi się, że to było tak, że Byku szukał, szukał. On chciał tam, Aha. on w ogóle chciał z gangu Albanii zrobić tak, że Popek jest królem Albanii, a Popek Aha. ma cały gang, czyli okay. ma wielu raperów. I, i, było, I było na początku taki był pomysł. Ja on tam chciał i Beszczel, z tak. tego, co wiem, był, miał być zaangażowany w to. Mhm. I w ogóle inni raperzy. Aha. I tak miało być. I ja po prostu dostałem propozycję wzięcia udziału mhm. w tym projekcie jako jeden z, wielu. z gangu aha, popka. Aha. Okay, mnie, okay. Nie? Okay. No, że się znaliśmy z popem i w ogóle zajawka. Ja na początku kurde, ten, ale ogólnie ten kawałek, który mi wysłali, to był tytułowy kawałek królowie życia. Mhm. I on mi siadł ten numer. On mhm. nie był taki jakby pojechany do końca, jak mhm. powiedzmy reszta numeru. On był taki Aha. w miarę, można by go nawet zakwalifikować do hip hopowego kawałka. O, mhm. tak bym go nawet mhm. dał. Mhm. Ale, więc ja nagrałem tę zwrotkę bardzo szybko. Od razu dostałem zajawka piękna, nagrałem, odesłałem im. I od razu tego samego dnia od razu dostałem feedback, że. Zadzwonił do mnie byku, mówi nie, no, jest rozjebane, nie, no byku, no to kurwa miażdżymy teraz, kurwa branża. No. i mówi tak, ja nie chcę już nikogo, album, tak, nie? ja już Popka dzwoniłem tak. tutaj już to jesteś ty i popek, to jest gang Albanii ja i koniec, okay. i tutaj robimy słuchaj, ja ci za chwilę wysyłam, bo popek właśnie zaczął nagrywać, to mówi wieczorem już ci wysyłam całą płytę, nie? bo on ją nagrał chyba tak, wiesz, w jedną noc albo w dwie, nie, tak, ciągiem taki. ciągiem więc, więc on, ja dostałem to wszystko, słuchaj, dostałem to, to w takich jeszcze to, wiesz, to nie było, nie miał takiej formy, jak potem na płycie, Aha. ale to były takie prewki dobrej wyjebki. no I w tym w wszystkim były właśnie te refreny, te śpiewy Aha. popka i to wszystko. Ja mówię, ja pierdolę, co ja kurwa robię, czy, 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 czy znowu kurwa. To był pierwszy raz, no. kiedy zwątpiłeś, no, bo jeszcze nie, wiem, tak, że był tak, drugi no. kurwa, byłem przy tym. No, no, mówię, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, <laughs> czy to zrobić. Ale, wiesz co przekonał mnie tak naprawdę? Ja też kolejna mój etap życiowy i kolejne jakby zmaganie się z jakimiś tam brakami finansowymi Aha. i tak dalej i bykuł mówi tak. No zadzwonił do mnie i mówi tak. Słuchaj, yy, zarobimy na tym miliony. Jeżeli nie, to kurwa jestem nikim, obcinaj mi ręce, zajebiesz mnie. Jestem, ale obiecuję ci, zarobimy na tym miliony. Aha. Ale wjeżdżaj w to na okay, całość, nie? Okay. Ja tak mówię. Kurwa, dobra. Jak już, no jak już tak mówi, no, no to okay, jedziemy, okay. kurwa, będę milionerem, nie? No i wjechałem w to po prostu, nagrałem to też. Może nie nagrałem to tak szybko jak popek, bo mi to mm -hmm. zajął powiedzmy z tydzień. Mm -hmm. <laughs> ale nie, popek nagrał ale to ale naprawdę szybko. Tak, no. Ale szybko to poszło, cyk, cyk, wyjazdy do popka, no i tworzenie jakby movementu, to też była mocna no. rzecz, bo zanim wypuściliśmy jakąkolwiek muzykę, to nie wiem, czy pamiętasz, wypuściliśmy na YouTube, i to w ogóle chyba było na YouTubie, New Bed no. Label no. na kanale i chyba do tej pory to jest, na pewno to jest, jest kawałek, który się nazywa Gang Albani. Cisza przed burzą. Tak. Pamiętasz tak, tak. coś takiego? Tak, od od I, I to jest burzy cały kawałek. My najpierw zahajpowaliśmy, <grym> tak. zrobiliśmy, założyliśmy Facebook. Aha. Byku mówi, założymy Facebook i będziemy z strasznymi głupotami. Mhm. No i pierwszy tam jakiś post na tym Facebooku to było tam, wy kurwy, coś tam, no wiesz, pocisk w ogóle Aha. taki ten. I ludzie to podłapali. Oni się cieszyli z tego. I no. zaczął, i fanbase gangu powstawał bez muzyki, na tak. takim internetowym szaleństwie, że no kurwa, tak. i cokolwiek, im bardziej Opierdoloną rzecz, żeśmy tam napisali, tym fajniej ludzie mm -hmm. reagowali mm -hmm. na to, nie? Nie było Instagrama jeszcze. Przynajmniej tak rozwiniętego. No nie było tak rozwiniętego. Facebook tak. był. Tak, ponad, tak, 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 tak. Ponad, ponad, ponad. Ja, ja też pamiętam fanpage Gangu Albanii, który miał wtedy 25 lajków. Mhm. I ja wtedy siedziałem na chacie i se patrzę, co Robert wrzuca. Tam było jakieś gówno, straszne, jakby tu, jest tło takie, mhm. w, w, jakieś obrazki w tło się wrzucają, tam wrzucił mapę Albanii. Ja <laughs> mówię, no. co to robisz, Robert? A on mówi, a taki zespół robię z popem i, mhm. i No i słuchajcie, tam. no ale kto w ogóle to zrobił logo i wszystko to właśnie zrobiłeś ty. to. Właśnie ja no. zrobiłem, kurwa, w 10 minut tak samo, wymasz. A Robert mówi, zajebiste, przejebane i chuj, kurwa, najlepsze logo w polskim rapie. nowe płyty z tym logiem, kurde, złej tak. odbierałem. Niesamowite to Świetne, jest. Świet, świetny czas, tak samo, wiesz, no te początki tego Um, wiesz, tych koncertowania tak samo, to też było bardzo popierdolone też bo, były. jakby no nie, nie ma Popka jak nie. Popek jest poszukiwany, w, w, jak to będzie ten, Na no, aby ku... przez, Skype, przez Skype, nie? na początku to... powiedział to dla Beki tak, nie? a tak, potem Beka się przerodziła tak. się w prawdę i my tak naprawdę, bo wszyscy, mhm. cała Polska była ciekawa jak, jak wszyscy to będzie nie? I, i pamiętam pierwszy no. koncert w Sopocie wypełniony ten klub kurwa, w Sopocie to... był pierwszy koncert? tak, wydaje mi się, że tak Tak. Na, bak, na 100% Okej, okay, okej, okay, Sopot. Fakt, Później był Kraków na pewno, bo to był jeden z pierwszych yy, w Krakowie. S inaczej. Nie, no na, na 100% mm -hmm. Na sto mm -hmm. był Sopot i pamiętam, że my nawet bo ludzie pytali, jak to będzie, nie? I potem my z Bykiem się siedzieli i kurwa, i mówimy, tak, przecież, przecież my nawet nie wiemy, jak to będzie. <laughs> bo nie było Jedna żadnej wielka próby, improwizacja, tak. próby. Dobra, bierz rzutnik, kurwa, nie rzucają, kurwa, podpinamy komputer, po pewnym się łączy na no. Skype'ie, Podpi... rzucamy go, dobra, kurwa jest. jest. No i tyle. Ludzie, Uj, tam, się niech weźmie się kurwa, widzieli, no. No. niech weźmie gitarę i tam kurwa napierdala cokolwiek, <gadnie>. niech powie ze dwa słowa między tak. tymi i będzie show. No i tak się stało. Tak słuchaj. się stało. No i o, wiesz, no to nie, to... nie nie chcę sobie tutaj nic przypisywać, ale no po poniosłem jakby pierwszą trasę gangu Albanii, poniosłem Aha. na swoich plecach. Czyli no, no tak, no jakby byłeś hmm, jedynym żywym, żywym raperem. raperem hmm. na scenie tak, jakby tak, tak. i Byku oczywiście był za mną, tylko Byku miał tendencję taką, że <noise> kocham tego gościa. On ogólnie, jak jest ostatni kawałek na koncercie To on już miał plecak na sobie nałożony Już był ubrany w czapkę I ten mm. ostatni grał i tu miał tylko pendrive I jak się kończył ten kawałek to robił tak pyk, pyk, fuk, już go nie było po tak, prostu tak, tak, sobie tak, tylko... o, kurwa. W Krakowie pamiętam tylko Robert wziął jakieś słuchawki kurwa, Pamiętam, że one z dwie paczki kosztowały Wziął i do to, ludzi tak, pamiętam to. W Krakowie taki właśnie był koncert na Skype ie. Pamiętam, że były problemy z połączeniem z Popem, bo nie no. wiem, jakoś coś nie zadziałało. I pamiętam, że Forrest się podpinał przez swój telefon i tak. kurwa przyszedł rachunek później za półtorej godziny koncert z telefonu no, 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 i kurwa był szał pizdy, ale ludzie naprawdę wtedy widząc Popa na, 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 na ekranie nie w nic, mhm. Popek robił swoje, myślę, że to dochodziło tak. do jego z opóźnieniem, I, nic nie słyszał kurwa i da ryja, ludzie dostawali Słuchaj, szału. Słuchaj, on w ogóle też po tym, bo to wiesz, jak to się wystartowało i ten temat oczywiście Dostawał kasę za to, więc mhm. on już naprawdę wtedy szedł w melange mocne. Mhm. On się pojawiał, on był. Koncerty z różnych miejsc w ogóle to jakby Popek nagle był na ulicy z bezdomnymi i, i, i stamtąd grał z nimi. Ci bezdomni mm -hmm. tańczyli, mm -hmm. wiesz, no, więc tam było naprawdę to, kurwa, okay. mocne, mocne to było. No ale no nic, no, jechaliśmy na tym trasy. dość mocno, dość długo. No. Potem wiesz, ta cała historia ze sprowadzeniem Popka tutaj, to też trwało. To, był, to było, czy na drugiej płycie Popek już był, był, na, miejscu, nie, tak, nie był tak, na miejscu. Tak, tak, tak. Pierwszą trasę robiliśmy bez, bez a potem Popka. na drugiej już tak, on się na pojawił. Drugiej już no. I potem pojechaliśmy w tą drugą trasę. No i była to. Ja uważam, że pierwsza płyta, znaczy pierwsza trasa, była taka w kurwę komfortowa dla mnie. To znaczy, była mhm. bardzo ciężka, bo, bo musiałem grać mnóstwo koncertów no i dawać tam ostrą petardę. A potem przyjechał popek i już było inaczej dla mnie. Już. Mhm nie było to, wiesz, zderzyliśmy się jednak na scenie mhm. i, i jednak Popek nie miał tego wigoru takiego, jakby wiesz, on sobie tam tralalili i no. miał wyjebane a, a, i to się wtedy już jakby... Troszeczkę gryzło z tym, co ja chciałem okay. jakby robić. Nie? No tak, tak, tak. Ja jeszcze wrócę na chwilę z historią do pierwszego gangu. Pamiętam, bo też byłem fizycznie przy tym. Po pierwszy klip, który wychodził, to był napad na bank. Mm -hmm. I ja wtedy pamiętam kiedy zwąpiłeś po raz drugi, kiedy zobaczyłeś ten klip, w którym się nic nie dzieje. Bo z tego co pamiętam, to Popek wjeżdżając z tym samochodem do wody zalał kamerę i mieliście tylko ujęcie kurwa na tylnej kanapie. Tak, Nic więcej. Tak, tak, plus tak. jakieś przebitki. Ty zobaczyłeś ten klip. No, no. pamiętam, bo, bo Robert no. był przy nas na, na no. słuchawce z tobą i, i wiem, że powiedziałeś, że no, kurwa to nie może wyjść w tej postaci, ty się tym, pod tym nie podpiszesz. No. I trochę ci się nie dziwię, bo to jakby trochę inaczej było zapowiedziane, i też jak słyszysz, że wiesz, zarobimy miliony, i, mm -hmm. i tu to, to będzie nie wiadomo, co się działo, to, to wizualizujesz sobie, że może to będzie profesjonalne, tak, przynajmniej. Tak, tak. Ale to właśnie w tym to miało tą siłę. No I tak. my wtedy pamiętam, wzięliśmy taki ten właśnie ten wjazd w ten, no. zwolniliśmy go tak, do tak, tego tak. I, i, i to naprawdę ludzi najbardziej zajarało, tak, że tak. ta BMK rozjebana, <grym> wjeżdża tak. w tą wodę, tak. wszystko się rozpryskuje no i dokładnie. my z tym urapujemy. No, mocno, Niesamowite. To było. Niesamowite. No, to czas. Gang Albanii trochę, trochę dzieło przypadku, aczkolwiek pytanie ważne, czy gang Albani uratował Ci życie? Myślę, że by. Tak. Chyba tak, chyba tak. Znaczy, może nie to, że uratował mi życie, bo pewnie bym żył, ale w sensie takim, że. Artystycznie, może nie. Artystycznie w sensie, może niby, tak, że przeżył. Tak, znaczy nie, inaczej. Gang Albanii dał mi możliwość do rozwinięcia Zobacz, siebie mocno. Czyli, czyli jakby wiesz, ja. Nie wiem tam, co chłopaki porobili z tymi pieniędzmi i mnie to mhm. w ogóle nie interesuje. Ale ja w swoje pieniądze zainwestowałem w siebie, zainwestowałem w studio. Przede wszystkim Aha. zrobiłem porządne studio na tamte czasy. No myślę, że tu nikt nie miał takiego w okolicach studia mhm. jak ja. I, i, I skupiłem się, wiesz. Na, na robieniu muzyki, mm -hmm. na jakichś takich, wiesz, mądrych rzeczach, że tak mm -hmm. powiem, inwestycjach. I przez to stanąłem mocno na nogi, uważam. I dzięki temu właśnie nagrałem płytę Cocktail, mm -hmm. bo sobie zbudowałem studio, nagrywałem Cocktail tak. Mołotow i to było... I, I słuchaj, to jest ciekawe, bo to mnie jakby odkupiło, to ja już mówiłem, mm -hmm. to ukędziora, I to jakby zrobienie takiego, wiesz, gangu, który na początku był rozjebaniem bo nawet raperzy kurwa wszyscy jarali się tym tak. a potem wyszedł ciężki gnój i potem już kurwa wiesz te w gównie jakieś kurwa, znowu było jebanie no to okay. już wtedy już powiedzieli mm -hmm. że kurwa to, to jest szmira tak, jebana tak, tak, wiesz, tak. że koniec nie. I, i, I wtedy tak pomyślałem mówię no kurwa dobra zarobiłem na tym w chuj kasę ale kurwa no w tym hip hopie no to już to już kurwa chyba końcowa no bo kurwa że mi tego nie wybaczą mm -hmm. skurwiale nie. <laughs> <laughs> a tutaj wiesz zrobiłem płytę. I koktajl motow, no i odkupienie win. nie? I Borikson znowu został, kurwa, wiesz, odkupiony na cztery nogi, na cztery <śmuch> nogi jak kot, kurwa. Ale, no. ale fakt faktem, no właśnie, koktajl już był pod szyldem New Bed Label. Czy tak, to Twoja inicjatywa tak, była? Tak, tak. To była moja inicjatywa, jakby i tutaj, jakby no wsparłem się wtedy, bo wtedy też. Działałem z Oskarem, który jakby mhm. rozkręcał, który ogólnie tak, to się zaczęło od tego, że kiedyś miałem markę, roz, stworzyłem markę New Bed Line i stworzyłem ją. Czyli taki... najpierw były ciuchy? Tak. Okay. I tak, bo to było jeszcze przed gangiem, to mhm. na, w, na gangu już żeśmy próbowali. New Bed Line pos, powstało łącznie z New Bed Live moją płytą. Okay. Rozumiesz Czyli NBL. 2014. Czyli wtedy powstała ta mhm. marka, jakby. NBL, no. I my ją żeśmy robili z cichym tutaj z moim ziomalem skielc. Mhm. No, ale wiesz, my nie umieliśmy tego robić w tamtych czasach. To znaczy, umieliśmy zrobić dobre, bo mieliśmy kontakty do dobrych, jakby, podwykonawców, którzy robili mhm. nam jakościowe ubrania i to banglało, ale nie umieliśmy tego sprzedawać, czyli, yes. wiesz, ani dbać o biznes. Czyli mhm. robiliśmy to, sprzedawaliśmy, te pieniądze się rozchodziły, gdzieś tam zawsze były długi, mhm. bo trzeba było robić następną produkcję i gdzieś tu, i tu, i kurwa, nigdy to nie banglało. I nagle. W wpadliśmy w jakieś tam, kurde, już naprawdę zadłużyliśmy tą firmę do, do dosyć dużych pieniędzy mhm. i nagle pojawił się mhm. Oscar, który powiedział, kurde, słuchajcie, ja spłacę długi, sprzedajcie mi tą firmę, mhm. bo to jest zajebiste, ja to, ja to będę prowadził. Okay. Nie? I wtedy jakby spłacił Cichego, że spłacił, Cichy odbił całkiem mhm. od marki, ja zostałem w tej marce i wszedł Oscar okay, okay. I wtedy zaczęło się jakby mielenie i już rozkminka, ja wtedy sobie myślałem o swoim stricte movmencie, czyli mhm. mówimy tak, mamy mareczkę fajną, robimy wytwórnię. Robimy New Bed Label i wtedy hmm. założyłem kanał New Bed Label. Wtedy zacząłem hmm. robić myszoły, różne A tak, rzeczy. Borykson miał jeszcze vloga. Może tak, oprócz, tak, no? tak, 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 dokładnie i zacząłem to robić no i to się jakby zaczęło banglać banglać mhm. i w pewnym momencie właśnie Reto dobił i tak dalej Dokładnie tak dalej. jeszcze właśnie miałem złapać a mam jeszcze prośbę jak stukamy to chyba będzie to słychać okay. wiesz? Dobra kurwa za za zawsze zapominam muszę je podbić Dobrze, nie ma Słuchaj problemu. 2016 Reto robi remix papierosów czy ty w ogóle słyszałeś e, Igora wcześniej czy to było tak My, że on wyskoczył z tym bo... To znaczy to było tak że raczej z tego co pamiętam, to Oskar jakby złapał kontakt z. zobaczył w ogóle chyba gdzieś jakiś numer, chyba na hiphopnik Nigdy czy gdzieś mm -hmm. Igora. Okay. I jakby wystosował, nie wiem, skontaktował się z Igorem mm -hmm. w imieniu moim też okay, okay. jakby, new mm -hmm. bed labelu, new bed line'a, czy by nie chciał z nami mm -hmm. współpracować. Mm -hmm. No i Igor z racji takiej, że no, chyba lubił mnie, wiedział kim mm -hmm. jestem w mm -hmm. To zgodził się i zaczął współpracować z nami. Okay. O, no, widzisz, to, bo, bo to jest chyba właśnie ten urok twój, no. znaczy urok, o, urok, bo ty wzbudzasz jakby, no jesteś autorytetem dla młodszych artystów i... Jakoś tak wiesz, się złożyło, nie wiem dlaczego tak jest, No, ale... myślę, że, no wiesz, no, wzbudzasz szacunek jako, jako twórca, który mimo tego, że odje... No stary, jakby... Kurwa, można wiele wybaczyć, ale wielu gang albanii by nie uszedł na sucho. No. Naprawdę, kurwa, naprawdę. Jeśli chodzi o Igora, to pamiętam taką fajną historyjkę. Jak przyjechałem na pierwsze spotkanie z Igorem, przyjechałem właśnie do Piastowa, mm -hmm. bo Oskar od razu do mnie, słuchaj, mamy rapera, kurwa, on rozjebie, on rozjebie, to, to ci mówię. Mm -hmm. jest, jest taki raper, to wysłał mi tam jego numery, no mówię, rzeczywiście, no kurwa petarda jakby, nie? On mówił, musisz jechać, musisz jechać do niego, kurwa, jedź. Musisz się z nim poznać, więc pojechałem do Piastowa, spotkałem się z Igorem i wtedy miałem BMW z gangu, pierwszą moją mm -hmm. wymarzoną X5 czarną, zajebistą, zajechaliśmy pod taki bar e, w Piastowie e, i e, wysz, w, już wychodzi, zjedliśmy, co tam mieliśmy zrobić, Spotkali, wyszliśmy z tego i był taki sup. On do tej pory tam stoi, Igor często mówi, że przejeżdża koło niego i się śmieje. I wyjeżdżam tą męką i zapierdoliłem w ten słup, wiesz, tyłem, nie, ten, ten, ten Igor siedział tego i Igor się w ogóle przestraszył i mówi tak, o kurwa, nie, co tam się stało. A ja mówię, nie martw się, odbijemy sobie. Tak? No i te słowa okay. były prawdą i stworzyliśmy z Igorem, no, mnóstwo zajebistej muzyki, mhm. już... Razem i osobno I się kurwa... Igor ogólnie. Nie no, ro... znaliście się wcześniej. Nie. Ni chuja. Igor okay. po prostu rozjebał z mm -hmm. wszystkim, żeśmy to finansowali, mm -hmm. on, on po prostu y, napierdalał i no, odnosił mega sukcesy. Mm -hmm. I do tej pory, jakby te, no i widzisz, no Igor, jakby się z New Bad Line i New Bed Label, powiedzmy, w pewnym momencie doszliśmy do, do momentu, kiedy zakończyliśmy współpracę z Oskarem. Mm -hmm. e, no i Igor, jakby razem ze mną, też zakończył współpracę, można powiedzieć, mm -hmm. z Oskarem i, i, i jest ze mną do tej pory. Czyli jednak coś w tym było, że, że on po prostu chciał ze mną działać i, i wiedział kim jestem chyba tak jestem I, i no? fajny był vibik mm -hmm. i, i niezależnie co się działo, czy na dobre, czy na złe, po prostu mm -hmm. był ze mną, za co mu bardzo dziękuję i dbam teraz o, o niego i tak jak i o wielu innych raperów. I, i wiesz. Teraz mam zamiar, no nie wiem czy mogę nawet to zdradzać, ale mamy ogromne plany, będziemy robić różne rzeczy też mhm. dla Igora, mhm. więc no, wszystko idzie w zajebistym kierunku. Okay. No Igor, jakby mhm. też mam wrażenie, znaczy to nie jest wrażenie, to jest fakt, że właśnie masz ten dar do pewien sposób odkrywania. Nawet jeżeli Ty sam tego nie zrobiłeś, to jednak dzięki Tobie taki Reto czy Żabson mhm. Wypłynęli i Żaba jest drugą osobą, którą mam wrażenie, że wypromowałaś najmocniej. To jest tylko, że właśnie tutaj z Żabą to było tak, że z Igorkiem było inaczej trochę, bo Igor rzeczywiście my się nie znaliśmy Aha. zanim to i rzeczywiście troszeczkę Oskar nas jakby mhm, skumał. Z, z, skumał. Mhm. A Żaba to był dzieciak stąd, jakby z mojego podwórka można okay. powiedzieć. Czyli jakby oni jeszcze byli w, tworzyli taką grupę VLB. Mhm. I wiesz, my się tutaj przecinaliśmy w różnych sytuacjach, no ja pamiętam jak, jak Żaba w ogóle, Żaba był znany z tego, że z nim był ogólnie zawsze kiepski kontakt. Mm -hmm. On był fajnym małlatem, on wierzył na freestyle na bitwy, on był, uczestniczył, gdzieś się pojawiał w jakichś miejscach, na imprezach, ale potem jak chciałeś znaleźć Żabę, to nie, bo on sobie, nie wiem, tam no nie wiem co, palił jointy z kumplami no, i jego nie, nie było i nigdy nie miał telefonu. Tak. Nigdy nie miał telefonu i on w ogóle do, no. przez dłuższy czas w ogóle miał styl, że on nie będzie miał nigdy, bo tak, to jest jego tak, styl. Tak, oczywiście. Jakby, nie? oczywiście no. Ale potem yy, kupiliśmy mu ten telefon no i mam nawet takie zdjęcie u mnie gdzieś na prywatnym profilu, jak on właśnie siedzi taki młody żabka i ma ten telefon. <laughs> to jeszcze <laughs> I, z guzikami chyba no, były telefony? No, nie, nie Ale trzyma ten okay. telefon, że ma pierwszy telefon. No i to ja tak naprawdę pokazałem żabie Instagram. To, to, to mm -hmm. jest ciekawe, gdzie on jest teraz królem Instagrama mm -hmm, i mm -hmm. TikToków i wszystkich tych, więc on mi to nieraz mi przypomina tę sytuację. No i powiem ci, z żabą mam. Żabę traktuję jako jak syna. Żaba mm -hmm. jest moim, chociaż mamy nie to, że mamy na co dzień kontakt, ale naprawdę jest to częsty kontakt, jest to bardzo bliska więź. Mm -hmm. e, nieraz sobie wiesz. To już ja z żabą przerobiłem wszystko, łącznie ze skoczeniem sobie do gardeł i do przyjaźni, płaczu. Mhm. To, to jest bardzo mocne, traktuję go jak syna. Zawsze może na mnie liczyć, zawsze u mnie jest na Wigilii. Jest, jest częścią mojej rodziny, można mhm. powiedzieć, i mam nadzieję, że się to nie zmieni. On też bardzo ciężką drogę przechodzi i przechodzi nadal, bo on jest bardzo. Mm, jakby kreatywny i, mm -hmm. i, i robi bardzo też rzeczy nowe, mm -hmm. i, i też nie jest to odbierane w świadku tym hip-hopowym za, wiesz. Nie, Mam wrażenie, że to jest trochę twoja droga. No, I wiesz, ale on jest mm -hmm. konsekwentny w tym tak, wszystkim. No, I on właśnie wygrał. I on mm -hmm. wygrał w młodym bardzo wieku. Bo wiesz, ja do tego wszystkiego, do czego doszedłem, to, to były lata. A żaba mm -hmm. dzięki temu, że obserwował był z boku, i obserwował, mm -hmm. wydaje mi się, to wszystko, co co ja robiłem, on w tym momencie stworzył swój movement i swoją wytwórnię, która jest naprawdę no można ją porównać z moją po prostu, no, mm -hmm. po prostu ma mnóstwo młodych, fajnych artystów, no Young mm -hmm. jest przykładem, kolejni tam artyści, którzy wjeżdżają do niego z sali Internazionale, mm -hmm. kurde, my nigdy nie konkurowaliśmy też, więc ja się bardzo mm -hmm. cieszę z jego jakby osiągnięć, zawsze go wspieram, kurde, no, mega mam zajawkę i bardzo lubię go, no i zresztą wszystkich tych raperów z Chilwagonu, ale to chyba dojdziemy do. do ja jeszcze Chillwagon czy, przed no, nami. Która to też godzina? To no właśnie zaraz będzie druga, dlatego ja przyspieszę. Ale wiesz, jakby to, to właśnie to są takie punkty zwrotne. W, myślę, że też trochę w twojej karierze, bo jakby i mam wrażenie, Reto i, i Żaba dali ci. E, są trochę Oczywiście. Jakby cząstką tej twojej, em, wiesz, tego. Pozostania w, w jakby, w, nie nie pozostania, że no, nadal wiem, co jest grane, jakby dzięki tak. obcowaniu z nimi, czyli wiesz, no, nie, nie zbumerzyłem, nie mhm. zestarzałem się, wiesz, o co chodzi. No to, to, to jest trochę właśnie cząstka ich przepisu na Twoją nieśmiertelność muzyczną jako artysty, bo wiesz, bo, bo masz też, obcujesz z nimi, bo też no. co innego kogoś słuchać, a co innego być z kimś i, i no. doświadczyć tego. No i dzięki temu mam bardzo łatwość nawiązywania kontaktów z młodzieżą i z młodymi ludźmi. I powiem ci tak. szczerze, ja mam więcej młodych kolegów niż starych. Ja w ogóle na jednej uh -huh. na palcach może dwóch rąk uh -huh. jestem w stanie wymienić ci moich starych kumpli, uh -huh. a już w moim wieku to tak naprawdę to tylko Wojtas chyba jest moim uh -huh. kolegą, kurde, uh -huh. jest takim bliskim, bo reszta moich kumpli to są, to są małolaci. Wiesz, to jest dość ciekawe, jakby. Obracamy się w takim środowisku, że to, ale to no. świetnie też wpływa na głowę. No, słuchaj, ja nawet ostatnio sobie. gdzieś byłem, w, 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 gdzieś tam sobie wyjechałem do Tajlandii i, mhm. i chłopaki do mnie się odezwali. Młodzi reprezentacja kadra Muay Thai pols, mhm. polska i też mnie zaprosili. No i od razu kontakt to chłopaki po 20 lat. Wiesz, są mhm. młodzi goście i słuchaj, nie tylko z muzykami. To, to nie tylko dotyczy się muzyków, jakby. To dotyczy się ogólnie młodzieży i młodych ludzi. No to są chłopaki od mojej córki. Mm -hmm. Uwaga, nie? Ja do nich normalnie jadę, ja z nimi gadam, um, rozmawiamy o tym samym. No to po prostu jesteśmy jakby na równi. Wiesz, mm -hmm. ja się nieraz łapię, że jestem w towarzystwie mm. <coughs> młodych ludzi i mi się wydaje... Że, że ja jestem Część rówieśnikiem, no, no, tak, tak, tak. mordo, a potem ja przechodzę koło lustra, nie, odwracam się i mówię o kurwa, ja <grym> mam 45 lat, wiesz okay. o co chodzi i Jezus, kurwa, chyba, że... ale no, to jest naturalne po prostu. Ale stary, jakby, wiesz, nie, nie wiem, czy zadawanie się z rówieśnikami, oczywiście, jeżeli by to było naturalną koleją rzeczy, no. czy by nas nie postarzało, bo no. ja mam dokładnie tak samo, przez to, że no, mordio, robię, ja... pracujemy z tymi młodymi i mam z nimi kontakt, to jest Czuję się fresh cały czas. No. To jest bardzo ważne, uważam, bo jeżeli byś był w świecie korpu, no nie mówię, że no. korpo jest chujowe, ale byłbyś w jakimś świecie poważnych ludzi, którzy rozmawiają o samych poważnych rzeczach, można osiwieć. Wielu ludzi, którzy kiedyś byli młodsi ode mnie o wiele, mm. w tej chwili dla mnie są bumerami Mordo. Rozumiesz? Tak, ja mam A są młodsi ode mnie o po... 15 lat tak, i oni tak, są tak. dla mnie bumerami już. No. Przykro mi. Cieszę się, że mogę, być, że mogę czerpać z tego, że że, wiesz, że nie robię tego. Tak, że wiesz, kalkuluję, że A, kurwa, jak ten młody to robi. To jest tak, naturalnie. Po to jestem naturalnie. w tym. Jestem no w tym, ale ja. byłeś w tym od, od zawsze. jakby Też hmm. myślę, że właśnie ta kultura daje nam jakieś powiedzmy fory, nazwijmy to. Ja też mówię o sobie, bo też gdzieś w tym uczestniczę cały czas i też dzięki temu czuję, że, 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 że trzymam się na powierzchni. Lecimy dalej. Dawaj. Przyspieszę delikatnie. Mm -hmm. Przeskoczę do 2018 roku, do Mołotowa albumu. Mm -hmm. To była twoja druga złota płyta, bo oficjalnie. Tak. <coughs> Przepraszam, koktajl był chyba pierwszą, tak. a przy Mołotowie nagraliście Banger z Reto i Żabsonem. Tak. Powiedz mi, czy to czułeś, że to może być zalążek w Chillwagonu? Właśnie... Ten zestaw? No, też co? Nie, to, no, może nie to, że czułem to, ale to już do tego zmierzało, mm -hmm. jakby. To znaczy, wiesz, wszystkie te numery w sensie takim, no powiedzmy, Weedbanger to były moje pomysły. To ja nagrałem ten refren, ja wybrałem okay. ten beat i ja nagrałem swoją kwestię, po czym chłopaki, którzy. No Reto i Igor, Aha. którzy mnie odwiedzali, słuchali muzyki, którą ja robiłem. Jasne. Mówiłem, kurwa, ale numer, możemy się dograć? Wiesz o co chodzi, to tak było bardziej. Naturalnie, ok. To, to, to nie było tak, że um, ja poprosiłem, żaba, zrób mi numer, ja się dogram i wezmę, ją na wezmę go na swoją płytę i, <coughs> i będę fajny, nie? I okay, zarobię okay. sobie y zrobię wyświetlenia. Aha. To oni dogrywali się do moich numerów i to było, kurwa, to, to jest zajebiste mm -hmm. jakby. No i to było jakby... Można powiedzieć, zalążkiem tego. No, ja dużo kminiłem. Jak miniłem przed tym, przed zanim był jak miniłem, mówię, kurwa, muszę zrobić, musimy zrobić jakąś super grupę. Nie wiedziałem jeszcze, jak mówię, super grupa, to by rozjebało. Nie ma super grupy w Polsce. Dokładnie. Trzeba wziąć raperów najlepszych, mówię, i rozjebać po prostu mhm. na maksa. Nie? A miałem już dużo, bo muszę się też przyznać, że bardzo dużo szaleństwa takiego w, w muzyce i w, w biznesie muzycznym jakby i rozkminianiu branży nauczył mnie byku. Mhm. Jak robiliśmy gang. On był najbarnie... byku to rozbójnik Alibaba tak. aka Robert M., tak, który bo... <laughs> i Robertem, ktoś nie wiedział. Dokładnie. I wiesz, mówię tak kurwa, teraz wiesz, rozjebaliśmy z bykiem tym 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 gangiem, mhm. a teraz rozjebie sam i muszę kurwa okay. po prostu znaleźć kurwa złoty klucz i, i mówię, super grupa to będzie po prostu coś dojebanego. Aha. I to po prostu powstało. Naturalnie też w pewien sposób. Ja się nie spodziewałem, że supergrupa, która rozpierdoli, będzie składała się z młodych graczy. Mhm. Bardziej na początku myślałem, że ta supergrupa będzie się składała, nie wiem, ze mnie z... i nie będę wymieniał, bo nie chcę dawać. Aha. Wiesz, no nie ma sensu. Jasne. Ale z jakichś raperów Aha. takich znanych, wtedy grubych, tak, starszych tak, 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 i tak, tak dalej. Tak, tak. Aha. A automatycznie po właśnie zrobieniu tego Whitbangera i wielu innych numerów, mhm. stało się tak, że. Że rzeczywiście, kurde, ten Chill Wagon e, po prostu, kurde, siadł siad, siad mhm. mocno. Z tym, że, y, tu jeszcze powiem jedną rzecz, że Chill Wagon na początku robiłem, można powiedzieć, z reto i zetchą. I, I to, to jest oryginalny podstawowy, oryginalny skład Chill mhm. Wagonu. To jest ja, reto, zetcha i na Bitach Secret Rank. Mhm. Te cztery osoby. I my stworzyliśmy, chill, my zrobiliśmy Chill Wagon, mhm. Chill Wagon, pierwszy numer. Tak potem robiliśmy flagę w międzyczasie robiliśmy, ja kombinowałem bo jeszcze do tej otoczki całego chilwagonu robiłem różne rzeczy, czyli wiesz nagle im powiedziałem, że a słuchajcie kurwa, ja teraz znajdę takiego młodego rapera, który wam rozpierdoli głowę i będzie, chociaż jeszcze nie wiedziałem, że on będzie i za chwilę Norris przyjechał kurde z, z kurym do mnie, okay. nie? I, i wiesz, mówię tak, kurwa ten kury jest niezły, zajebisty tu by można go podłączyć pod ten chilwagon. kurwa, okay. to wiesz, kury okay. się pojawia, jak już chillwagon praży bo chill Wagon nie od początku wyskoczył, nie, nie rozjebał od, na samym początku. Mhm. Najpierw wyszedł chill Wagon to było fajne, niby to bujało, ale zanim on wskoczył na milion, mhm. no to, to, ja minęło. to troszeczkę mhm. minęło i ja wiesz, dużo prażyłem wtedy w internecie jakimiś różnymi takimi rzeczami i, i wiesz, i, i właśnie z tym kurczakiem. On przyjeżdżał do mnie, potem już przyjeżdżał sam do mnie. Siedzieliśmy dużo nad muzyką i to kurwa okay. też tak wyglądał. Wszyscy się mówili, co ty kurwa z kurczakiem, że on ma kurwa nie wiem 18 lat, 17 lat. to jest taki dzieciak kurwa, Aha. co tu się dzieje. To nawet chłopaki ode mnie mówili mi, Tomasz, to jest ok. Nie? A ja z kurczakiem <laughs> najbardziej lubię. Kurczak jest mój Flow, przyjaciel. No, no. To jest mój kolejny, okay. mój przyjaciel, mm -hmm. który do tej pory no, po prostu to, to jest gość, z którym po prostu nawijam na tym na, na, na jednej fali. Mm -hmm, działamy mm -hmm. nie? gdziekolwiek, ile czasu nie spędzamy ze sobą, nigdy się nie nudzimy, zawsze mm -hmm. coś sobie kminimy, śmiszkujemy i fajnie. No i ja w pewnym momencie kurczak mi podesłał właśnie kawałek ten, on, on, bo to był jakby mm -hmm. on stworzył, e, przypomnij mi kurde teraz, bo już w tym natłoku. Z jak coś? Jakiś numer? Tak, ten pierwszy z kurczakiem. Kurwa, no ale wstyd. To nie była Góra Trupów? Nie, 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 nie. kwit, okej. Okay. Okay. To był kwit i on mi podesłał e, kwit, swoje wersje. Ja mówię, o kurwa, to rozjebie, nie? To, to już byłem pewny tego, mm -hmm. nie? Mówię, słuchaj, ale dla pewności jeszcze, bo już Chilwagon wtedy wjeżdżał, mówię. Ja dopierdolę do tego zwrotkę i nazwiemy to Chilwagon, i wjeżdżamy. W to, mm. nie? No i wtedy wpierdoliliśmy się tym. No i wtedy rozjebaliśmy. Naprawdę ten kwit wjechał. Mm. Potem wiesz, już wjechały te. Jak już chłopaki zobaczyli, wtedy zobaczył to żaba, by do mnie. Kurwa, czyli w ogóle, ja rozjebane, wchodzę w to, wchodzę w to. nie? Jestem... Żaba też chciał coś takiego, taki kolektyw mm. kiedyś stworzyć, mm. pamiętam, że. Ale mówił żaba dużo. też nie był na początku. Zawsze był tak, na początku był taki sceptyczny. Mówi, dobra, robicie sobie fajnie, jest ekstra. Ja Ale jak już zobaczył, że no. okay. kurwa wjeżdżamy, okay. to po prostu mówi tak się maneczkowi tam i wjechał, nie? No mm. i wtedy powstały właśnie. Stuku puku, góra trupów wiesz mm -hmm. i te numery ja pamiętam góra trupów to była na jedynce na czasie ponad tydzień albo mm -hmm. dwa tygodnie po prostu to rozjebało numer chociaż numer jest numer. to hardcoreowy ale mój ulubiony na mocny przykład, no. nie to Michał Polcy no. cyto, wszyscy cytowali to w ogóle w, w internecie kurde no to był naprawdę mem bardzo Aha. mocny nie ja jeszcze muszę zapytać o jak, jak mamy tych członków wszyscy mi pasują ale Kizo i, I słuchaj, i tu jest kolejna historyjka. Robiliśmy kizo? kawałek um, kizo, kizo, kizo. To było coś takiego, że pojechaliśmy, bonus RPK zaprosił mnie do wspólnego tak. numeru z Kłebo na FIDE. I na początku to było tak, słuchaj, chodź, robimy numer, jest Kłebo, jesteś ty. I jestem ja, we trzech. Jedziemy do Rumunii, kręcimy tam klip w ogóle na Zamku Draculi, będą mm -hmm, ja ja mówię, mm -hmm. kurde, fajnie. Kurde, zrobić sobie kurde z bonusem z bonusy, i z w takim no. kurwa kombie, mówię jeszcze ja, kurwa, wchodzę w to bez problemu. Okay. I Kizo wtedy bardzo też ziomkował z, z bonusem. Bonus, no. I bonus chyba zrobił to dla, dla Kiza po prostu, mm. mu, wiesz, bo Kiza był wtedy, no nie był tak znany, nie, 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 nie był. Ten. W ogóle znany. No, znaczy, no coś tam no. sobie robił, robił, robił. I, i za, zabrał go z nami. Pewnie ci momencie po prostu bonus, to wiesz jaki jest bonus. Poinformował. Słuchajcie, jeszcze w tym numerze jest Kizo. Dobra, nie ma sprawy, my skłe, bo No, ale kto to jest Kizo, nie wiem. No, no czy wiedzieli, okay, że, okay, ale co, czy Kizo? No, ale dobra, no to Kizo. No, dobra, jedziemy z Kizo. No i tam się zaczęła moja przyjaźń z Kizo, jakby cała współpraca, i, i tam się poznaliśmy, Aha. i od. Fajnych chłopak okazało się, że zajebiście, żeśmy wiesz, spędzili czas, byliśmy na naprawdę niezłym tripie. Kurde z boniem, to też jest oddzielna w ogóle historia na, na gruby wywiad, Aha. można by powiedzieć, albo nawet książkę, ten cały wyjazd, bo to było mocne. I potem wróciliśmy do Polski i już się przecinaliśmy, już wtedy znaliśmy, i jak, jak Kizo zobaczył, że jest chill wagon, coś, to gdziekolwiek się nie spotkaliśmy. Ja pamiętam, był bonia właśnie koncert w Warszawie, na który byliśmy mhm. zaproszeni to gdzieś tam, jak tylko mnie zobaczył Kizo, to tak się wychylał i chilwagon, on był mega zajarany chillwagonem, wiesz, okay. i doczułem od niego, że on naprawdę się aha, tym jara aha, aha. I, i wiesz, i też mówię, kurde, tak wszyscy mówili, a jeszcze były takie sytuacje, że jak na początku, żeśmy, no już wzięliśmy Kizo do chillwagonu, mówimy, Kizo, jesteś w z nami, Ty, oczywiście mieliśmy aha. szereg grup, różnych grupek na Facebooku, Zawsze mieliśmy taką grupkę, gdzie ja wrzucałem, bo, bo w Chiliwagonie na początku wszystkie numery, potem to się zmieniło na drugiej płycie, ale pierwszy jakby album to byłem ja, czyli tak. Mm -hmm. Brałem beat, robiłem cały pomysł, robiłem refreny, mm -hmm. robiłem krótkie swoje, bo my to traktowaliśmy jako nie. Ludzie trochę nie zrozumieli też do końca, czym był Chiliwagon. Dla nas był to, ja, ja to nazywałem trap art, czyli po prostu. Nie musisz mieć tam bardzo dużo treści i pierdolić o czymś, mm -hmm. ale wystarczy, że zasadzisz dwa pancze, mm -hmm. które dadzą ci do myślenia, i mm -hmm. to kurwa ma siłę przebicia, mm -hmm. jakby, nie? Więc ja im robiłem refrenik, robiłem tam dwa panczyki, jakieś im wrzucałem, i potem finalnie tylko już to zostawało, okay, jakby, a okay. to dawało im inspirację do tego. No mm -hmm. i była grupka w której wrzucałem te, te, te prewki i oni tam się, kto kto chciał, to się dogrywał. Dobry, no jednemu okay. pasowało, dobra, to sobie wchodzę w to. Aha. Drugi tam tego. A był zawsze, śmialiśmy się, bo jak ja wrzucałem coś na tą grupkę, to pierwszy ze wszystkich był Kizo. Kizo dogrywał się do wszystkich numerów ultra szybko. Czyli ja wrzuciłem tu, za trzy godziny już była zwrotka Kizo, nie? I zawsze była beka z tego że właśnie, że, że Kizo jest od razu, mówi tak, już potem jak mówili, jak już było, dwóch tych numerów, to chłopaki mówili, ty no to już może tego Kiza nie, wy, nie wysyłaj, no bo on już będzie w tym numerze, on jest dla wszystkich, to już dajmy spokój, bo jak tylko wrzucisz, to jest z nami Kizo, nie? Aha. No i tak się zaczęła nasza przyjaźń z Kizo. Po, po ja pamiętam taki dzień jak Kizo, bo Kizo jest teraz mega w, w sztosie też koncertowym, jakby można powiedzieć. I, i to wszystko jest mhm. u nas, jakby moja żona bukuje i e, ma agencję, jakby, która to wszystko ogarnia. Ale ja pamiętam, jak Kizo do mnie zadzwonił, i mówi: kurde, może jakiś koncert bym zagrał. Ja tak nie umiem grać koncertów, kurde, ale może sobie <grym> zagrać się. Koncert. Ja mówię, Kizo, dobra, no to chcesz naprawdę zabukować mhm. ci jakieś koncerty, coś ruszamy z tym. Dobra. Bukuj dobra, kontakt z Magdą, <nie> okej, okay, no to mówię, dobra, już cię kontaktuję z Magdą, będziesz kurwa grał koncerty. No i wiesz, to wszystko też, co, co jakby planowaliśmy, to co sobie ustaliliśmy z Kizem, to też to pykło, jakby w sensie takim, że rzeczywiście tak się stało, że to, mm -hmm. co powiedziałem, mu powiedziałem mu Kizo, kurwa, za chwilę będziesz grał tyle koncertów, że będziesz miał tego dość, no mm -hmm. i nie będziesz mm -hmm. już chciał, on mówi, a ta, ja będę grał koncerty, nie. No i tak się stało, że w końcu. No tak, I dlatego no. też. Jakby myślę, że no, nasze jakby koleżeństwo z Kizem jest, jest zajebiste i będzie trwać bardzo długo, ponieważ my jakby dla Kiza też stworzyliśmy specjalnie jego cały movement i może mm -hmm. tam dużo ludzi o tym nie wie, ale cały MTS i, i to wszystko, co się dzieje, to, no to my za to odpowiadamy, ale już nie nie jakby nie świecimy się aż tak bardzo, ponieważ mm -hmm. chcemy robić dla raperów movementy i mm -hmm. to samo. No to tak działa, no, no, jako że... agencja. To, tak, to jest jakby... tak, że on będzie kreatywna. miał swoją wytwórnię, będzie miał swoich no. artystów i tak dalej, ale że no, on chce się zajmować na razie muzyką, nie, mm -hmm. nie chce się do biznesu takiego stricte ogarniającego, yeah. bo żyje sobie swoim rock'n'rollowym mm -hmm. życiem, ma po prostu nas, no którzy tak, bierzemy powin... sobie za to odpowiedni tak. jakiś tam procencik, ale on Jasne. ma po prostu spokój. No, w cywilizowanym świecie tak, tak to właśnie działa. dokładnie. Artysta nawija, może brać udział w różnych... I to samo będzie z każdym mm -hmm. Nie będę tutaj wiesz wyskakiwał po ten, ale tak będzie z, z każdym, który Czyli plany są. Z, z raperem, który dołączy do mhm. nas lub jest z nami, który będzie się oczywiście rozrastał, no bo uważam, że najbardziej jeśli miałbym mówić, że komu najbardziej wagon, jakby pomógł i, i, i wychowywał go, no to chyba jednak jest to Kizo, mhm. który naj... może nie to, że pomógł, ale że Kizo najbardziej potrafił to wykorzystać. Mhm. O, i okay. chciałem powiedzieć też, że Kizo jest bardzo pracowity. To jest jeden z moich najbardziej pracowitych jakby ziomali, którzy, mhm. no on jest Turbo to jest ziomek, który myśli przede wszystkim o muzyce, o ogarnianiu, i no, rzadko się zdarza, żeby ktoś tak cisnął o swoje, jakby. Mm -hmm. I to jest w ogóle to, co się stało teraz i ten jego sukces wielki, to jest w, w głównej mierze właśnie jego zasługa. Mm -hmm. jakby, I tego, jego, wiesz, upartości tego i, i ciśnięcia. Nie? Okay. No, ale ludzie go też pokochali, nie? To też czasem no. jest tak, że, że są artyści, którzy mają misję, mają. Chęci, ale coś nie siedzi i, i coś nie gra. O u Kiza jest ta chemia. Ewidentnie no, jest hitowym też artystą, ale myślę, że on też w to celuje, bo póki to żre, to no. po co zmieniać kurs. Aczkolwiek też o Kiza jako uliczny raper też zawsze sobie dobrze radził. Eee... Ja myślę, że to się wiesz. Nie chcę też tutaj nic ten Teraz on no robimy, jakby no. cały, całą płytę robi ostatni taniec i. Mm -hmm. i, i... To nie oznacza, że to jest ostatnia jego płyta. Czy tam, tylko to jest ostatni taniec, jakby, mm -hmm. i, i... Kizoko po prostu wywodzi się z ulicy, więc no, no, więcej już nie powiem jakby. No, Resztę sobie do, dorobicie, albo albo się. No, albo, albo zobaczycie, będziecie się. z tym. Dokładnie. Dokładnie. Ja czekam na koncert y, Patryka w, y, w lipcu w Krakowie, bo widziałem, że Tauron jest y, przyklepany, więc. No, nie doświadczyłem jeszcze Kiza na żywo, więc z moją chęcią się wybiorę, też z moją chęcią pogawędzę z nim. Mam nadzieję, że się uda. Słuchaj, gadamy tak długo, mhm. że tak naprawdę domknę jeszcze super szybko dwie kwestie. Specjalnie też okay. nie chciałem się rozwodzić nad MMA, bo wiem, że każdy inny Cię o to zapyta, okay. bo to jest najbardziej fresh i ja to sobie zaraz spuentuję na koniec. Mamy jeszcze Ciel Wagon 2 i ja tylko mój krótki komentarz. Mam wrażenie, że drugi raz ten dowcip nie był taki śmieszny. Trochę jak z gangiem. Mam tak, wrażenie. tak, trochę to się wiesz. No. Wyhamowało i też mam wrażenie, że straci, w momencie, w którym ten, to, to był bardziej jako produkt, a mniej było tutaj spontanu, to trochę. Słuchaj, to każdy z tych skorów. ludzi, którzy brali udział w Ciel Wagonie, odcięli sobie, powiedzmy, od tego jakiś kupon. Jasne. I to, że to się mhm. stało, pozwoliło każdemu pójść w swoją Czerzej. stronę, mhm. łącznie z kurczakiem, mhm. jakby i olszą, i, mhm. i, i zeciakiem nawet, mhm. i wiesz, i po prostu każdy skupił się też, zrobiliśmy coś mocnego razem, mhm. to nam dało hype, tym, tym dzieciakom mhm. tak samo dało moc do tego, żeby ruszyć w swoją drogę. Mhm. I po prostu ja nie, 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 nie przeciwstawiałem mhm. się temu i wiesz, ja też dużo robiłem, jakby ten cały momencik budowałem, bo to koza podłapał te moje, te wszystkie memiczne rzeczy. Ja najpierw zrobiłem jakieś storacze, mhm. które były, on złapał o co chodzi, potem on to prowadził wszystko, mhm. on to preparował, złapał tą zajawkę. Potem też zrobiliśmy dużo, już tego wiesz, był przesy, robiliśmy mnóstwo tego, graliśmy mnóstwo no. koncertów, każdy robił coś, wiesz, innego, i to automatycznie jakby się troszeczkę. Ja ale tylko, że ja bym powiedział, że tak może to, to tylko, że to nie jest tak jak w gangu, bo gang się skończył mm. i ja uważam, że gang już nigdy nie będzie gangu. Nie, nie Miałem cię o to zapytać. Nie Dzwoni będzie. Robert i mówi mm. jutro, że dogadał się z popem robimy. Wydaje gangu mi trzy. się, że nie będzie gangu już no, nigdy. wydaje no, mi się tak wydaje. Bo... Ale, ale dobra, zakładamy hipotetycznie, no. żeby się Robert z popkiem okej, okay, skumali się i dzwonią do ciebie robimy powtórkę do trzech razy sztuka. Wchodzisz w to na spontanie? Kurwa, ciężkie pytanie, bo może, może z jednej strony tak, może z jednej strony tak, bo jakieś sentymenty i, i wiesz, no, znam tych świrów i można tego. Z drugiej strony nie, bo nie jest mi to do niczego potrzebne. W sensie takim, że jakby jestem stabilny, stabilnym człowiekiem, jeśli chodzi mhm. o biznes, więc nie muszę teraz już jakby ryzykować i robić czegoś pod publikę. Mhm. No, w sensie nie. Więc to ciężkie pytanie. Może tak, może nie, ale wydaje mi się, jeśli mam tak rozsądnie przemyśleć to i no to raczej nie, a mm. wydaje mi się, że jak oni wrócą kiedykolwiek do mnie z tym tematem na przykład, nie wiem, za 10 lat, mm -hmm. no to wtedy nie będę tego robił, bo ja nie chcę być starym dziadkiem udającym kretyna, jakby wiesz o co chodzi, no. w takim sensie wiesz, ja, no. No, no to też ma, musi mieć swój, to tak jakby tak mi mówiłeś, że twoim marzeniem byłoby, żebym wydał hardkorową komercję, nie? Mm -hmm. No to ja tego nie widzę absolutnie, nie mm -hmm. czuję tego, bo jak sobie pomyślę jak to wtedy powstawało, co to było, jak no jasne, to, ty masz tutaj to teraz już w ogóle tym no, tym, no, nie da rady, nie, nie, nie ma takiej możliwości, mm -hmm. ja bym nawet nie wiedział, ja bym się chujowo czuł, jak ja bym miał powiedzieć, mieszkam w jakiejś willi, chociaż powinienem już mieszkam no. ja wiesz o okay, co chodzi. Okej. Okay, okay. no, okay. Nie no, właśnie wiesz, że to jest zawsze perspekty zderzenie perspektywy słuchacza i trochę oczekiwania słuchacza kontra artysta, raper, który przeżył pewne rzeczy, zamknął pewien okres, poszedł do przodu i to zawsze właśnie tak działa, że ktoś może mieć życzenia jako odbiorca i mówię, a fajnie by było jakby zrobił, a fajnie by było jakby... jakby Dlatego, czy my dokończyliśmy to, bo. Trochę tak. Myślę, że może. Za, bo tu się dużo dzieje, a już widzisz, zahaczyłem o następną rzecz, bo powiedziałeś, że powstanie płyta z i to ja mogę powiedzieć w tym momencie w imieniu Tomka i Jacka, że to nie będzie kurwa Gimgibon skład. Tak, tak. No prawda. właśnie. Bo jakby. Znaczy, wywnioskowałem, że to też nie, ma, nie miałoby teraz sensu odgrzewanie tego kotleta. Oczywiście. oczywiście. Zupełnie inny vibe chyba zupełnie tym inny. Zatem już moment ten wiesz, jakby to, to. Tak, i ja mhm. też tutaj wiesz. No, Ogólnie Jacek ostatnio dużo jakby też powrócił do starych czasów, mhm. jakby on już myślę, wydaje mi się, wyeksploatował ten temat. Jakby powrócił tak, ładnie, zrobił tak, co no? trzeba, wróciliśmy, kurde, mogliśmy się Aha. wiesz, pocieszyć tymi starymi czasami, mhm. no ale chyba nie jest kluczem to, żebyśmy teraz przez do końca życia robili już tylko to i przypominali sobie to, prawda? Więc Dokładnie. ja tutaj nie, nie wykluczam tego, że ta płyta, bo. Ja nic nie zdradzę. Jedyne co mm. zdradziliśmy to to, że ta, taka płyta będzie. będzie. No, ale ale to... jaka ta płyta będzie, Każdy to, liczył na to, to, no. to, to, to wtedy to zobaczycie po prostu, Aha. jaka ta będzie płyta. Jedyne, jedno co jest pewne, to wydaje mi się, że ona będzie się podobać tym wszystkim mm. ludziom, ale mm, no, to nie będzie gibą skład. No, no, jesteście 20 no, lat. Gdzie, gdzieś później. indziej. No i wiesz, i tu jest mhm. teraz, wiesz, tu jest dużo jeszcze przed nami, jeśli chodzi o, yy, o tą płytę, bo wiesz, my tak naprawdę teraz dopiero się, wiesz, spotykamy po tylu latach. Właśnie, chciałem Mamy... się zapytać, przepraszam, wchodzę mm -hmm. ci w, w, w słowo, ale to jakby mówisz o tym, byliście na, na wakacjach razem. sobie na, na tripik. Dopiero generalnie. planujemy tak naprawdę mocne okay, wakacje, okay. ale byliśmy gdzieś tam. Ale na taką przetarkę powiedzmy. Ja to w ogóle wymyśliłem ja, bo ja mówię Aha. tak, ja coś. Zazwyczaj, jakbyśmy się właśnie tam pogodzili, to były takie sytuacja, że albo ja wpadałem gdzieś do Jacka, Aha. gdzie było mnóstwo jego kolegów, Aha. albo on gdzieś, gdzie byli moi koledzy, mhm. i ten, i ja tak niby się spotkaliśmy, ale nigdy nie porozmawialiśmy tak, jakbym chciał. Nigdy nie mieliśmy mhm. tej, tej chwili takiej dla siebie, mhm. ten. Ja mówię, słuchaj. Chodź, idziemy do Amsterdamu po prostu, mówię, chodź, ja już kupię bilety, zabokuję to wszystko i tylko mi powiedz kiedy tam możesz, bo wiem, mm -hmm. że Jacek koncertuje dużo, więc mówię, weź mi tylko podaj datę, kiedy. On mówi, no zajebiście, nie ma sprawy, no i mm -hmm. poda, wiesz. Podobnie ten ten, ja zabukowałem wszystko, pojechaliśmy do Amsterdamu i to był, no, był to mega czas. Ja się mhm. po prostu, ja przyzwyczajony troszeczkę do takiego, zawsze jak gdzieś tam sobie jadę, to już od razu z lotniska, albo auto wypożyczam, albo już mhm. tak na mnie czeka, już sobie jadę gdzieś do, do jakiegoś tam apartemenciku czy coś, mhm. a Jacek mhm. mówi tak, poczekaj, zróbmy to. Tak fajnie kurwa, pojedźmy sobie, nie, nie planujmy tego, po prostu wysiądziemy na tym lotnisku i zobaczymy, nie? No i wysiedliśmy tak na tym lotnisku okay. w plecaczkach dwóch, kurde, dwóch, dwóch firm, nie? Jak lat ja laty, trochę, mówię, tak no. chodziliśmy gdzieś tu na jakąś kolejkę, zobaczymy po ile bilety, tak. kupiliśmy sobie bilet, wsiedliśmy do jakiegoś pociągu, który nas dowiózł no. w ogóle do centrum okay. Amsterdamu. Okay. Stamtąd żeśmy tripowali, chodzili Aha. i w ogóle cały nasz wyjazd był... Kurwa, mnóstwem rozmów, tripów, takich chod. W ogóle nie był to jakiś wyjazd do nie wiadomo czego. My się w basenach z, wiesz, z, mhm. nie wiadomo co i paliliśmy gibony, tylko paliliśmy oczywiście gibony, ale robiliśmy tripki, mhm. chodziliśmy. To był mój pierwszy raz, a byłem w Amsterdamie mnóstwo razy, a był to pierwszy raz mój, kiedy. Odwiedziłem chuj zajawkowych miejscówek z Jackiem. Mm -hmm. Zrobiliśmy sobie taki plan, kurde mm -hmm. tripów, no me, mega czas. I, no I ogólnie mamy plan taki, żeby, żeby właśnie sobie tripować razem, bo mm -hmm. wtedy najbardziej możemy być ze sobą i wtedy nikt nam nie przeszkadza. I jest najlepiej, mhm. jakby, nie? To, to dwa pytania takie na zakończenie tematu Jacka i prawie zakończenie już rozmowy. Czy po pierwsze, jakby ta, to, ta wasza zgoda i to wasze no nawet nie zakopanie mhm. topora wojennego, tylko po prostu to, że się znowu spotkaliście, znowu zaczęliście gadać, czy to jest oczyszczające dla ciebie w pewien sposób? Tak. A, tak. a, a czujesz coś takiego, że jakby ten okres, kiedy się nie odzywaliście, nie pamiętasz tych złych momentów, tylko czujesz, że to jest taki stary kumpel, tak, przyjaciel. Tak, czuję się, nie się świetnie. Teraz nie macie w ogóle żadnych Nie, funkcji? absolutnie, rozmawialiśmy nawet wielokrotnie o tym, absolutnie, no czuję się mega. Nawet ludzie, którzy otaczają nas, jak mhm. widzą nas na przykład moi, moi znajomi, moi, moi tam no, wszyscy, wszyscy chłopaki tu od, nie, od mnie wagonu, jak pierwszy raz zderzyli się z tym, że zobaczyli nas mhm. razem, to mówią, ja pierdolę, ale tu jest vibe, ty wy no, no, no. jesteście świrami, wy jesteście no. tacy sami, co wy gadacie, co teraz? Aha. bo my robimy show sobie okay. dalej, jakby wiesz, no z Jackiem no mhm. tu mamy naprawdę super Zawsze mamy o czym gadać, mm -hmm. zawsze jest świetniej i, i nawet chłopaki to zauważyli, że jest po prostu no mega jakby chemia pomiędzy nami, więc to jest naturalne. Ja się bardzo cieszę, że do tego doszło. No i tyle. Mm. Da się to, to wszystko, o czym mówisz, da się, da się dostrzec. Też byłem na tym koncercie. O. Jacek był dzień wcześniej u mnie w, w podcaście i tak kłamał, że, że nie wiadomo, ja pytam, będzie Borixon? No, nie wiem, nie wiem. Ja wiedziałem, że kłamie, ale nie chciałem go ciągnąć za język. Czułem, że to o. może nastąpić. Osobiście bardzo się też z tego cieszę, bo super się was ogląda na scenie też razem. O. I myślę, że wiesz, jakby, jeżeli możecie jeszcze coś dać, e, odbiorcy rapowemu nawet z tych. Starszych czasów, może młodszych, bo cały czas trzymacie się na powierzchni, to no, myślę, że to jest naprawdę zajebista rzecz. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć, bo jest kurwa różowo i tęczowo, naprawdę fajnie. Bardzo się cieszę, Tomasz, że mieliśmy okazję pogadać super. wreszcie dłużej. Myślę, że to jest super rozmowa, no myślę, że ponad dwugodzinna. Uczta dla wszystkich fanów prawdziwego rapu prawdziwy Tomasz, dziękuję, dziękuję bardzo. Ci pięknie dziękuję, dziękuję, fajnie bardzo się miło spędziło czas pomimo to, że jestem, znaczy dzięki temu pewnie, że jestem w chacie u siebie, tym <laughs> bardziej to, to było dla mnie mega komfortowe i, i bardzo Ci dziękuję, że tutaj jesteś, Arbuz już czeka pokrojony, słuchaj, wjeżdżamy w za zaraz, tak, trzeba to kończyć, dobra <laughs> trzymajcie się, elo, elo